Otwieram 39. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest na tę chwilę 18 radnych. Pan Marek Lidziński usprawiedliwił swoją nieobecność. Pani Elżbieta Zabłocka, nie znam powodu, dlaczego jest nieobecna. I słyszę tutaj, że się spóźni. Pan Leonard Boiwko, przed chwilą mam informację, że za chwilę się pojawi. Mimo to stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada Miasta jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam burmistrza miasta pana Piotra Petrykowskiego, witam zastępcę burmistrza pana Krzysztofa Hećmana, pana skarbnika, witam pana Jarosława Sielawę, pana sekretarza miasta, pana Roberta Pająka, witam. Witam szefów jednostek organizacyjnych, prezesów spółek, dyrektorów jednostek organizacyjnych naszego samorządu. Witam media, w tym telewizję kablową Bartsat. Porządek obrad otrzymali wszyscy radni w przypisanym statucie terminie. Wysoka Rado, na wniosek burmistrza miasta proponuję wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę miejską Bartoszyce i zapisać go w porządku obrad w punkcie 7 pod literą F. Projekt państwo otrzymali wydrukowany, a wcześniej otrzymali państwo na skrzynki mailowe treść tej uchwały. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma uwag, stwierdzam, że panie i panowie radni przyjęli porządek obrad wraz z wprowadzoną przeze mnie poprawką i możemy przystąpić do jego realizacji. Jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 38 sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół Rada Miasta przyjęła bez odczytywania. Jesteśmy w punkcie 4 porządku obrad. To jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. I tutaj pan wiceburmistrz nam przekaże tę informację. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, panie burmistrzu, drodzy mieszkańcy Bartoszyc. Informacja o działalności burmistrza miasta Bartoszyca w okresie międzysesyjnym od 31 maja 2021 roku do 22 czerwca 2001 roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego, przebudowa ulicy Chopina, przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce, przebudowa budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 33 z przeznaczeniem na punkt opieki dla dzieci do lat 3 przez opiekunów dziennych. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, termomodernizacja i odwodnienie budynku przedszkola publicznego nr 6 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 przy ulicy Majowej. Pracownicy wydziału przygotowali opis przedmiotu zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowych na przyszłe zadania inwestycyjne. Przebudowa ulicy Ogrodowej, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowej, Zielonej, Kwiatowej wraz ze sprawami nadzoru autorskiego. Pracownicy wydziału przygotowali opis przedmiotu zamówienia dotyczący przebudowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Turkowskiego i przebudowy ulicy Broniewskiego. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Ogłoszono przetarg na sprzedaż 7 działek pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Rotmistrza Pileckiego. Przetarg odbędzie się 27 lipca. Przeznaczono do oddania w użytkowanie wieczyste 5 działek pod zabudowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych położonym przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po 21 lipca 2001 roku.
Przeprowadzono procedurę przetargową na wydzierżawienie terenu pod ustawienie ogródków gastronomicznych w dwóch lokalizacjach przy ulicy Kowali i ulicy Ofiar Oświęcimia. Teren nie został wydzierżawiony, nie wpłynęły zgłoszenia od osób zainteresowanych dzierżawą. Wydział techniczno-komunalny. Rozpoczęto koszenie terenów zielonych w mieście. Zlecono Zakładowi Gospodarki Odpadów spółka z o.o. w Bartoszyce mechaniczne czyszczenie ulic, rond, placów, mycie wiat przystankowych i pomników na terenie miasta. Na terenie miasta ustawiono toalety wolnostojące na okres od 1 czerwca do 30 września. Ulica Turkowskiego, Jagiellończyka, Park Jordanowski oraz Jezioro Mleczarskie. Zawarto umowy na wykonanie dwukrotne przeglądów okresowych separatorów ropopochodnych sztuk 7 oraz opróżnienie i czyszczenie wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadu oraz na świadczenie usług w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych w granicach gminy miejskiej Bartoszyce. Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bartoszyce. Dostawę materiałów roślinnych do nasadzeń na ronda i klomby na terenie miasta. Z okazji Światowego Dnia Praw Zwierząt w przedszkolu nr 2 w Bartoszycach pracownik wydziału przeprowadził z dziećmi edukacyjną rozmowę na temat praw zwierząt. Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie aparatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Wysłano wezwania do mieszkańców w celu złożenia wyjaśnień w sprawie złożonych informacji w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące liczby osób zgłoszonych na nieruchomości zamieszkałej w porównaniu z ilością osób zameldowanych na danej nieruchomości. Przeprowadzono kontrolę odpadów zmieszanych pod względem prawidłowej segregacji. Skontrolowano 610 budynków jednorodzinnych w różnych rejonach miasta. W 70% zbiórka odpadów nadal jest nieprawidłowa. Na wniosek jednego z radnych Rady Miasta Bartoszyce przygotowano projekt dwóch tablic granitowych upamiętniających miejsca, w których znajdowały się dawniej bramy prowadzące do miasta Królewiecka i Młyńska. Tablice zostaną wykonane i umieszczone po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków. 9 czerwca został wykonany serwis fontanny na placu Konstytucji 3 maja. Starostwo Bartoszyckie przeprowadziło dla gminy miejskiej Bartoszyce kontrolę nasadzeń zastępczych wynikających z wydanych decyzji. Do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach zostało złożone zawiadomienie o akcie wandalizmu, w wyniku którego w Parku Elizabeth zostały uszkodzone drzewa. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy Wydziału prowadzą działania dotyczące organizacji festiwalu miast Citaslow oraz koncertu muzyki dawnej pro Musica Antiqua, muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie w Warmii i Mazur. Uroczysty koncert odbędzie się 3 lipca o godzinie 19 w Kościele Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Bartoszycach. Wydział wsparł 11. edycję Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Pucha Prezesa Legii Warszawa Legia Bart 2021 U11. Relacja z przebiegu ukazała się na stronie internetowej bartoszyce.pl oraz Facebooku. Na potrzeby Bartoszyckiego Centrum Informacji Turystycznej opracowane zostały broszury turystyczno-informacyjne. Broszury można nabyć w nowej siedzibie informacji turystycznej w Bramie Lidzbarskiej. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Bartoszycka Grupa Literacka Barcja ogłoszono kolejną edycję konkursu poetyckiego imienia Leonarda Turkowskiego. Konkurs pod nazwą Bartoszyce Moje Miejsce, edycja 2021, jest skierowany do młodzieży, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bartoszyckiego. Pracownicy Wydziału opracowali mapę inwestycyjną miasta. Pracownicy Wydziału przygotowują materiały cyfrowe realizujące przebieg prac inwestycyjnych prowadzonych w mieście. Do robienia zdjęć oraz filmu wykorzystany jest także dron. Kierownik Wydziału 10 czerwca uczestniczył w posiedzeniu Powiatowego Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej. Wydział Organizacyjno-Administracyjny. Od dnia 23 czerwca 2001 roku rozpoczął pracę w terenie Rachmistrzowie Spisowi. Spis trwa do 30 września bieżącego roku. Statystyka spisu w mieście Bartoszyce. Liczba mieszkań 9172. Mieszkania, w których przeprowadzono spis 3358, to jest 36,61%. W tym samospis 2360, 25,73%. Rachmistrzowie GUS 0%. Rachmistrzowie terenowi 809, co stanowi 8,82% wszystkich ankiet. Spis telefoniczny na żądanie realizowany przez infolinię rachmistrzów GUS oraz rachmistrzów terenowych 194, 2,12%. Szczegółowe informacje
na temat spisu znajdują się na stronie internetowej miasta Bartoszyce. Pełnomocnik burmistrza spraw profilaktyki uzależnień. Podejmowano działania w ramach procedury Niebieska Karta. Zorganizowano spotkanie 11 grup roboczych celem opracowania indywidualnego planu pomocy. Przeprowadzono monitoring 14 procedur Niebieskiej Karty, w wyniku czego 11 procedur zakończono, a pozostałe zwrócono grupom roboczym celem uzupełnienia dokumentacji bądź zrealizowania założonych zadań. Zorganizowano program edukacyjny dla dzieci o cyberprzemocy, o zagrożeniach płynących z sieci internetowej oraz koncert dla mieszkańców Bartoszyc. Zarówno program, jak i koncert odbył się w dniu 18 czerwca. Zorganizowano miasteczko zabaw dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się na Placu Bohaterów Westerplatte 26 czerwca. Pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Ogłoszono przetarg na przygotowanie projektów pod przyszłe zadania inwestycyjne: przebudowa ulicy Ogrodowej, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowej, Kwiatowej, Zielonej. Termin składania ofert 29 czerwca 2001 rok. Ogłoszono drugi przetarg na przebudowę kanalizacji deszczowej ulicy Turkowskiego. Termin składania ofert do 28 czerwca. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Rozliczono dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2020 zakończonych projektami przebudowy ulicy Sosnowej, Staszica, Bartoszyca. Prowadzono bieżące rozliczanie, sprawozdawczość i monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie w okresie od 28 maja do 18 czerwca zarejestrowano 32 akty urodzeń i 23 akty zgonów. Straż Miejska. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 85 wykroczeń, w tym 38 porządkowych i 47 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 338 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności czterech właścicieli pojazdów nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. Trzykrotnie firma autoryzacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 12 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 3 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prowadzono osoby wobec nich postępowania wyjaśniające. 6 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w budowach śmietnikowych lub na pasach zieleni. Na terenie miasta ujawniono 3 psy biegające luzem. Odnaleziono właścicieli psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne, mandaty. W wyżej mianym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7:20, w soboty w godzinach 8:16, w sumie 20 służb patrolowych, dwuosobowych, pieszo zmechanizowanych. Systematycznie monitorowana sytuacja osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. Obecnie jest to 10 osób. W dniach 17-22 maja Straż Miejska prowadziła na terenie akcję edukacyjną w zakresie zbierania nieczystości po psach. W wyniku prowadzonych działań pouczono 60 osób, a 2 zostały ukarane mandatami karnymi. Zakład Usług Komunalnych. Przeprowadzono remonty cząstkowe zapadliska w chodniku ulicy Wajdy, nawierzchni drogi gruntowej od ulicy Ucichej do ulicy Kieńskiego, nawierzchni bitumicznych ulic miejskich, zaangażowanie zadania 85%. Na dzień 23 czerwca wbudowano 110 ton masy na gorąco. Do remontu powstały ulice Szymanowskiego, Prusa, Żeromskiego, Krasickiego, Majowa, Spółdzielców, Krzywa Sportowa. Do ich naprawy przewiduje się zużycie około 32 ton masy na gorąco. Nawierzchni ulic Jentary Malewskiej, Sosnowej oraz Warszawskiej w związku z awariami sieci podziemnych. Demontaż pozostałości po placu zabaw za budynkiem Placu Konstytucji 33-35 celem przygotowania placu do przetargu na ogródek gastronomiczny. Wykonanie plus montaż ławki na tymczasowym przystanku bus przy ulicy Bohaterów Warszawy. Wykonano posadzki z podbruku pod wiatami, wyremontowano zdewastowane ławki i stoły. Dorobiono i zamontowano zniszczone elementy wiat oraz wykonano i zamontowano nowy grill stalowy. Przystań Kajakowa, ulica Jagiellończyka. Wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej przy ulicy Kęczyńskiej. Demontaż urządzeń sanitarnych i grzewczych w toalecie zewnętrznej przy byłym budynku Centrum Informacji. Trzykrotne czyszczenie komory podziemnej fontanny na Placu Konstytucji 3 maja do czasu przeglądu gwarancyjnego. Kończone jest odnawianie oznakowania poziomego na terenie miasta, zaangażowanie prac na poziomie 90%.
dwukrotne czyszczenie, przegląd urządzeń fontanny przy placu zabaw ulicy Bohaterów Monte Cassino, wykonanie urządzeń podporowych oraz przygotowanie kół drewnianych do konkurencji drwali w ramach obchodów Dni Bartoszyc. Wykonano remont ogrodzenia przy Sion ulicy Bema. Koszenie terenów zielonych nieurządzonych, zlecenie od utrzymania przez ZUK ulica Jana Pawła II, ulica Poprzeczna i inne. Pomoc w organizacji imprezy Zabij Nudę, Dni Bartoszyc oraz Festiwalu Miast Itaslow. 11 interwencji na terenie miasta do wymiany połamanych szczebli ławek, uszkodzonych słupków i tras znaków drogowych, uszkodzonych kosz ulicznych i tym podobne. We wskazanym okresie w ramach orzeczonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce pracowało 11 skazanych, przepracując łącznie 380 roboczogodzin. Zespół administracyjny na światy. Ze względu na pandemię w tym roku nie odbyła się gala najlepsi z najlepszych. Nagrodzony jednak laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W tym roku nasi uczniowie zdobyli 18 tytułów laureata oraz 14 tytułów finalisty, w tym Szkoła Podstawowa nr 1 jeden laureat i 5 finalistów, Szkoła Podstawowa nr 3 9 laureatów i 7 finalistów, Szkoła Podstawowa nr 4 jeden laureat, Szkoła Podstawowa nr 7 4 laureatów, Szkoła Podstawowa nr 8 3 laureatów i 2 finalistów. A warto dodać, że laureaci konkursu przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Dzięki pozyskaniu zwiększonej dotacji wydano decyzje podwyższające stypendia socjalne dla uczniów z wyrównaniem od stycznia bieżącego roku z 99,20 zł lub 124 zł do 248 zł miesięcznie. Jest to maksymalna możliwa wysokość stypendium. Warto przypomnieć, że stypendia te trzeba rozliczyć do 30 czerwca, przedkładając w Zespole Administracyjnym Oświaty rachunki wystawione do 25 czerwca. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Odbyło się jedno spotkanie z udziałem sprawcy oraz jedno spotkanie z udziałem ofiary przemocy. Prowadzono nabór dzieci do udziału w kołoniach letnich w Jastrzębiej Górze, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie 12 miejsc oraz w obozie harcerskim w Przerwankach, organizowanym przez Komendę Chłopca ZHP w Bartoszycach 20 miejsc. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 54 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Wznowione zostały stacjonarne poradnictwo specjalistyczne, pedagog, psycholog i radca prawny na rzecz osób korzystających ze wsparcia ośrodka. Łącznie odbyło się 20 konsultacji. Kontynuowane są zajęcia dla seniorów w Dziennym Domu Senior Plus. Aktualnie uczestniczy w nich 18 osób. Instruktorzy placówki utrzymują także stały kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych z seniorami pozostającymi w domach. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+, od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku do 22 czerwca 2021 roku, wypłacono 81 947 661 zł dla 3166 rodzin, w których jest 4592 dzieci. Na okres świadczeniowy 2019-2021, który rozpoczął się 1 lipca 2019 roku, a zakończył 31 maja 2001 roku, przyjęto łącznie 3184 wnioski, w oparciu o które wydano 3342 informacje i decyzje oraz wypłacono 40 851 976 zł dla 2700 rodzin, to jest w których jest 4065 dzieci. Na nowy okres świadczeniowy 2021-2022 od dnia 1 lutego 2001 roku przyjęto łącznie 2334 wnioski i wydano 2222 informacje przyznające świadczenia od czerwca 2001 roku. Poziom wypłat w czerwcu wyniósł 1 669 403 zł. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w których obecnie uczestniczy siedmioro osób długotrwale bezrobotnych, 4 kobiety, 3 mężczyzn. Kobiety wykonują prace porządkowe w budynku i terenie zielonym oraz pomagają prace pralni. Mężczyźni uczestniczą w pracach remontowo-budowlanych oraz wykonują drobne prace porządkowe na terenie obiektu i posesji ośrodka. Środowiskowy Dom Samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia terapeutyczne w małych, stałych grupach z przypisami na dzień terapeutów.
na tydzień terapeutą. Obecnie na 51 uczestników zaszczepionych jest 46 uczestników, a także 14 pracowników. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy zorganizowano wiele zajęć, m.in. rekord dzienniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych oraz spotkań, w tym m.in. zajęcia z tenisa stołowego. Przygotowane są drobiazgi symbolizujące Międzynarodowy Ruch Citaslow na 12. Festiwal Miast Citaslow. Uczestnicy wzięli udział w konkursie plastycznym pod tytułem Z innej bajki. Drugie miejsce oraz jedno wyróżnienie. W placówce zorganizowano spotkanie integracyjne na świeżym powietrzu oraz wycieczkę rowerową do Lasku Miejskiego. W dniach 31 maja, 1 czerwca 2001 roku udział uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w akcji charytatywnej Pomagamy na Sportowo, organizowanej przez Stowarzyszenie Jesteśmy My, który celem jest zebranie funduszy na budowę placu zabaw dla niepełnosprawnych, wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz w akcji edukacyjnej Bezpieczne wakacje organizowane na terenie Jeziorka Miejskiego w Bartoszycach przez Państwową Straż Pożarną w Bartoszycach. Wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym. Wydano 11 zarządzeń, szczegółowe informacje radni otrzymali w materiałach na sesję Rady Miasta. W imieniu pana burmistrza Piotra Piotrowskiego serdecznie dziękuję za uwagę i przekazuję te informacje. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jakieś pytania związane z informacją z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym? Proszę bardzo, pani przewodnicząca, później pan Strzeżyński. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja mam pytanie do pana dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, bo odnośnie remontów cząstkowych. Dziękuję za to, że została te załatana ulica Struga, gdzie można w końcu jakoś tam przejechać, ale jest też jedna część ulicy Struga od budynków wielorodzinnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To jest droga jednokierunkowa, jedyna prowadząca do miasta i tam już w ogóle nie można przejechać, bo jest dziura na dziurze. Czy można chociaż, bo pan burmistrz wcześniej wspominał, że w momencie, kiedy powstanie nowy blok, to tam ta droga zostanie zrobiona. Ale czy można to chociaż jakoś cząstkowo, że tak powiem, zrobić, żeby ona była używalna i żeby mieszkańcy, mieszkający, zamieszkujący te budynki wielorodzinne mogli się przemieszczać? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Strzeżyński. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Mam pytanie. To jest punkt Wydział Techniczno-Komunalny. Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie aparatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Gdzie to... Czy to dotyczy, inaczej zadam pytanie. Mam nadzieję, że dotyczy to ulicy Jagiellończyka. Przede wszystkim, bo tam, zwracam jeszcze raz uwagę, jest problem, który nadal nie jest rozwiązany. Czy to dotyczy ulicy Jagiellończyka? Może jeszcze jedno pytanie i wtedy proszę bardzo pan radny Kopuściński i odpowiedź. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Mam pytania tutaj drobne, trzy odnośnie tutaj Wydziału Inwestycyjnego. Widzimy wszyscy, że budowa przeprawy mostowej i tutaj drogi 512 jest szybko idzie etapami. Czy jest już przewidziany może wcześniejszy termin oddania tego i zakończenia? Kolejne pytanie moje jest, czy ile jest przewidzianych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w punkcie przy ulicy Bohaterów Warszawy 33? Chciałem jeszcze tutaj odnośnie Wydziału Inwestycyjnego podziękować pani kierownik i dla burmistrza za tam poprawienie tutaj ulicy Chopina, tej niwelacji, która tam do jednego dojazdu, o której tam podejmowałem interpelację. I jeszcze tutaj odnośnie Wydziału Techniczno-Komunalnego chciałem zapytać odnośnie punktu 5, że z okazji Światowego Dnia Praw Zwierząt w przedszkolu numer 2 odbyło się takie spotkanie, pogadanka z dziećmi. Dlaczego tylko w jednym przedszkolu? Bo pracownik się udał tylko do jednego przedszkola. Dziękuję.
Dziękuję. To może jeszcze, proszę bardzo, panie radny. Szanowni państwo, mam jedno pytanie dotyczące pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Tutaj jest taka zadowalająca informacja, że zostały przygotowane projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne. Tutaj chodzi przede wszystkim o nasze bartoszyckie drogi. Ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tutaj inne ulice nie zostały też uwzględnione, na przykład ulica Hubalczyków, ulica Majowa, ulica Krzywa. Tym bardziej, że teraz no, dostajemy informacje z mediów ogólnopolskich, że będą ogromne fundusze, no przede wszystkim ze środków europejskich, na remont i przebudowę dróg lokalnych. I no mielibyśmy, że tak powiem, większe pole do manewru, tak? Jeżeli byśmy tutaj no, mieli przygotowane projekty. Czy pan burmistrz wraz ze swoimi pracownikami się właśnie nad tym zastanawiał? I czy te ulice, które wymieniłem, zostaną właśnie też w przyszłości uwzględnione? Dziękuję bardzo. Dobrze. To może odpowiedzi poproszę teraz na te pytania. Odnośnie... Szanowni państwo, przepraszam, panie przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy. Dyrektora ZUK-u nie będę prosił, bo jasna sprawa, że jeżeli jest to droga w tym momencie nieprzejezdna, trzeba będzie ją załatać i myślę, że to jest jakby wniosek jak najbardziej zasadny. Nie trzeba składać dodatkowej interpelacji, więc proszę to traktować jako sprawę pilną i myślę, że spokojnie to załatwimy. Jeżeli chodzi o tak zwane wodnoprawne operaty, proszę wytłumaczyć, jeżeli jest pan właśnie, pan Czesław, czego tak naprawdę to dotyczy, bo to jest pewna niejasność, więc prosiłbym ewentualnie za chwilkę wytłumaczyć. Pan radny Kapuściński, czy będzie szybszy termin mostu? Zapowiedzi są, że tak, ale niedookreślone, więc czekamy oczywiście z niecierpliwością i chcemy, aby to jak najszybciej nastąpiło. Na pewno, jeżeli cząstkowe odbiory zaczną postępować w taki sposób, jak powinno, zresztą państwo zobaczą, że jest na przykład asfalt dokończony, bo jak państwo widzą, jeszcze jednej warstwy brakuje i ja liczę na to, że będzie to w ten sposób robione i myślę, że będę prosił pracowników Wydziału Inwestycyjnego, którzy uczestniczą w radach budowy, aby dopytać się, czy będzie taka możliwość właśnie cząstkowego oddawania tej ulicy, poczynając od ulicy Bohaterów Warszawy w stronę mostu aż do ronda. Punkt opieki do lat 3, 20 miejsc standardowo, czyli zwiększymy 60 do 80 tą bazę. Myślę, że będzie dobra. Poza jednym tematem, przez najbliższy rok jedna grupa prawdopodobnie powstanie tam, jak wspominałem kiedyś, związana bardziej z edukacją przedszkolną, na ile nam to się uda. Pracownik, to też prosiłbym tutaj Wydział Techniczno-Komunalny. Jaki jest powód, dlaczego? Może jedno z przedszkoli miało zapotrzebowanie, inne nie wiem. To trzeba po prostu sprawdzić, za chwilę się dowiemy. Do pana radnego Puszko, przepraszam, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Wspomniał pan ulicę Hubalczyków, tak? Ulica Hubalczyków jest teraz robiona, więc to ona jest rozwalona teraz i robiona, więc jeżeli chodzi o pozostałe ulice i dlaczego takie, a nie inne projekty, drodzy państwo, otrzymałem pewne pieniądze na zadania inwestycyjne związane z projektowaniem i chcę wykorzystać je na projektowanie tych ulic. Jeżeli dostanę w najbliższym okresie czasu, czyli następny rok, następne pieniądze, myślę, że będziemy również zajmować się tymi ulicami i warto w czasie przyjmowania budżetu wskazać, drodzy państwo, które ulice państwa najbardziej interesują i uważacie, że można by było robić. Ja też staram się wskazywać pewne ulice, na które jest szansa pozyskania pieniędzy zewnętrznych, więc też widzę, co mogę gdzieś dostać. Proszę? Ja powiem tak, no Andersa też się kupa ludzi porusza i też jej nie robię, więc to możemy tak sobie wymieniać wiele ulic. Ja nie chcę tutaj, przepraszam, w dyskusję wchodzić, bo nie o to chodzi. Zgodzę się, każda ulica jest potrzebna do zrobienia i są bardziej priorytetowe. Ja wiem, na ilu ulicach miałem najwięcej odszkodowań, więc to one też są traktowane przeze mnie priorytetowo. Jeżeli na ulicy Ogrodowej mam tyle i tyle zgłoszeń szkód, jeżeli na ulicy Szymanowskiego mam tyle i tyle zgłoszeń szkód, więc ja to traktuję jako ulice, które muszę jak najszybciej skończyć,
żeby nie płacić i nie zwiększać sobie puli ubezpieczenia. Więc tak to też wygląda i w pewien sposób jest to pewien wyznacznik też, który pozwala mi. To znaczy, że na ulicach, na działkach też częściej jeżdżą ostrożniej. No i chyba dlatego udaje się, że tak powiem, przez nie przejechać. Zgodzę się, stan jest straszny. Ulica Sportowa też jest straszna. Wiemy, o co chodzi. Proszę? Myślę, że to jest dyskusja dłuższa i będzie ona zbliżona bliżej, myślę, by tworzenia budżetu. Chciałem powiedzieć, że na ulicy Majowej, na ulicy Krzywej, no nie ma chodników i tam jest, przedszkole się znajduje i rodzice, dzieci prowadzą ulicą. To takie jest też zagrożenie, tak? To znaczy, ja nie tworzyłem, nie projektowałem kiedyś tych ulic, znaczy, więc... ja się cieszę, że tutaj inne ulice są też remontowane. Ja nie jestem absolutnie przeciwko temu, żeby te remonty były prowadzone, bo to jest, że tak powiem, z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców, ale... No, żeby przygotować też projekty pod te, tak jak powiedziałem, ulice, które też wymieniłem. Tak jak powiedziałem, z przyjemnością, jeżeli otrzymam na to pieniądze w następnym budżecie i Rada zdecyduje się wyznaczyć mi ulice, które mam projektować. Bo ja nie widzę problemu, mogą Państwo to mi wskazać. Ja nie muszę sam narzucać tych ulic. Jeżeli Państwo stwierdzą w swoim gronie, większym, mniejszym, zdecydujecie się wybrać takie, a nie inne ulice do projektowania. Zdecydujecie się i włożycie mi w budżet pewną kwotę, która zabezpieczy mi to projektowanie. Ja naprawdę nic przeciwko temu nie mam i z przyjemnością takie zadanie wykonam. Zwłaszcza, że mówię, projekty nam się pokończyły, więc te projekty musimy robić. Tak? Została nam ulica Polna, została nam ulica Leśna, ten kawałeczek z przepustem i właściwie jeżeli chodzi o projekt ulicy, to już więcej nie mam. Więc dlatego projektuję, aby móc właśnie przy następnych pieniądzach, które będą, przy różnym w tym momencie troszeczkę innym sposobie dofinansowania z tych dróg samorządowych, przygotować się na to, aby móc te pieniądze pozyskiwać. Tak? Też oczywiście liczę, że może uda mi się z rezerwy Polną zrobić, ale jak się nie uda, to trzeba będzie tak ją robić, niezależnie od tego, bo jakby jest w kolejności tej projektowej, a później zaprojektujemy tamte. Niekoniecznie może się okazać, że te, co zaprojektujemy w następnym roku, będą szybciej realizowane niż te, co projektowałem w tym roku, więc tu to też jest kwestia możliwości czasami wskazania i sprawdzenia, pod który program wchodzimy, pod jaki program najlepiej się dopasować, żeby zdobyć jak na cokolwiek pieniądze, tak jak się udało dopasować pod ten program ulicę Broniewskiego, z czego się cieszę i ten drugi etap też zakończymy. Dziękuję. Dobrze, pan kierownik jeszcze może pan Czesław Sekida, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w temacie związanym z operatami wodnoprawnymi w roku bieżącym planujemy wykonać 6 takich operatów. 4 operaty będą wykonane do zrzutu wód dla wylotów do rzeki Łyny, 1 do jeziorka Barbetowskiego i 1 do rzeki Suszycy. Te operaty wykonuje się, drodzy Państwo, po to, żeby uzyskać pozwolenie wodnoprawne na zrzut tych wód opadowych, roztopowych do wód, tak? I to jest wtedy wydana decyzja przez Wody Polskie i my to musimy, mając obowiązek rozliczenia tych wód, takie rzeczy wykonywać. Te operaty wykonujemy z tego powodu, że te pozwolenia wodnoprawne, które były do tej pory na te wyloty, ich czas minął i trzeba wykonać nowe. Wśród tych 4 operatów, które wykonujemy do rzeki Łyny, jest również operat wodnoprawny właśnie dla tego wylotu od separatora, który odprowadza wody opadowe z okolic tej ulicy Młyńskiej, z tego młyna i pozostałej tej zlewni, która jest z tym związana. Także ten operat jest też ujęty w tych 6 operatach, które w roku bieżącym wykonamy. W temacie związanym z takim przekazywaniem, z edukacją przedszkolaków, drodzy Państwo, cyklicznie co jakiś czas w każdym przedszkolu będziemy prowadzić jakiś temat, niekoniecznie związany akurat z może z prawami ochrony zwierząt, ale w innych tematach, w innych zakresach, choćby z ochroną środowiska, ochroną wód, czy podobnymi tematami. Także myślę, że w roku bieżącym do każdego przedszkola dotrzemy z jakimś tematem takim dosyć ważnym, istotnym i żeby zadowolić to... No tak, tak, żeby dzieciaczki były w przedszkolach, tak? Także to będziemy realizować na pewno. To chyba wszystko. Dobrze, jeszcze Pani Przewodnicząca, proszę.
Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałam jeszcze dopytać odnośnie tego, co powiedział Pan Burmistrz i kolega Jarosław, odnośnie tych drog, które będą projektowane. Bardzo się cieszę, bo to jest też jakby zgodność z tą naszą, z tym protokołem, który spisaliśmy po Komisji Drogowej, ale chciałam zapytać, czy Pan Burmistrz też pamięta o projektowaniu parkingu przy Bartoszyckim Domu Kultury, bo kiedy zaczną się już te nasze wydarzenia i przestaniemy być, że tak powiem, online, no to rzeczywiście robi się problem, zwłaszcza po deszczach i tam ciężko wjechać. Dziękuję. Pani radna Lucyna Jędryczka, proszę. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, ja do Pana Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, ponieważ tutaj w naszej informacji z działalności jest przeprowadzone remonty cząstkowe i myślę, że Pan Burmistrz mi też tak fajnie odpowie jak Pani Przewodniczącej, że ponieważ są tam dziury, chodzi mi o ulicę Sikorskiego, tą wewnętrzną, od przy budynkach Sikorskiego 10, tam są okropne dziury zjazdu od garaży w dół do ulicy tej głównej, którą jeździ komunikacja miejska. Co prawda rozmawiałam tutaj już z panem dyrektorem i z panem kierownikiem Sekitą i obiecano, że w końcu kiedyś tam, ale patrzę, że w tych opisówkach już nie ma tego zadania. To jest asfaltowa droga? To jest asfaltowa droga? Tak. Okay. Dziury są olbrzymie. Co prawda tam już część było powycinanych przez Zakład Usług Komunalnych i tak to zostało. Mieszkańcy, ponieważ wiedzą, że jestem radną, no, ciągłe pytania, zaczepiania mnie na ulicy, mówienia, że kiedy w końcu ta nasza droga, bo tam bardzo dużo mieszkańców korzysta z tej drogi przejazdowej. Więc dziękuję, takie pytanie. Tutaj są wycinane, to znaczy, że będzie uzupełniane to jakby po pierwsze, Szanowni Państwo. Natomiast ja powiem jedną rzecz. Wszelkie tego typu zgłoszenia, które powodują nam przedłużający się remont dróg, powodują, że pozostałe zadania są nierealizowane, bo to jest jakby istotne, żeby Państwo później mieli pretensji, że z czymś, co deklarowaliśmy, się spóźniamy na sierpień czy na wrzesień, tak? Więc proszę mieć to w świadomości, że jeżeli zwiększamy sobie pulę, którą musimy, rozumiem, że ją musimy zwiększyć, jeżeli chodzi o łatanie dróg, z automatu załoga ZUK-u jest obciążona przede wszystkim tymi zadaniami i tak naprawdę działa później pozostałe grupy, jeżeli tam są, to działają doraźnie. Wiadomo, że cały czas w zasięgu pracy, zwłaszcza, że mamy okres letni, za chwilę jesienny, będą również tematy związane z cmentarzem, który jest też obciążeniem dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych. Ale proszę, Panie Dyrektorze, Pan dwa zdania oczywiście proszę, żeby Pan powiedział. Myślę, że nie zaszkodzi. Jeżeli chodzi o parking przy BDK-u, zanim Pan powie, wszystko możemy projektować, jak mówiłem, tylko trzeba mi to zlecić. Ja z przyjemnością będę to robił, jeżeli się okaże, że dostanę na ten cel również jakieś fundusze, jeżeli chodzi o konkretny, prawdziwy projekt, a nie tylko, że tak powiem, doraźny. Dziękuję. Dziękuję. To są wszystkie pytania do... Proszę bardzo. Zdanie. Ulica, o której przed chwilą pani radna mówiła, jest wycięta. Na tej ulicy wycięliśmy 148 dziur. W dniu wczorajszym 2/3 tej ulicy zostało zaasfaltowane, zużyto 6 ton i jeszcze około 2 ton będzie po dniach Bartoszyc uzupełnione. Także ulica będzie w 100% wykonana do połowy przyszłego tygodnia. Dobrze, dziękujemy. To wszystkie, rozumiem, pytania do Pana Burmistrza do informacji. W związku z tym informuję, że Rada Miasta przyjęła informację Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym do wiadomości. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Wysoka Rado, raport o stanie gminy miejskiej Bartoszyce za 2020 rok. Państwo wszyscy radni otrzymali. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat raportu o stanie gminy? Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Przepraszam, chyba że ktoś z Państwa radnych chciałby pierwszy. No nie było chętnych. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, tak zwyczajowo wypada go tak jak dla Państwa radnych, którzy myślę, że są zapoznani bardzo dobrze z tym raportem, a jego strukturą 65-stronicową. Tu na początku chciałem podziękować serdecznie panu Robertowi Pająkowi, sekretarzowi miasta, za
sklejenie tego raportu, bo wiadomo, że on składa się z wielu, wielu tutaj działów określonych jednostkami, określonych wydziałami, określonych również na końcu sytuacją finansową. Ja jak w poprzednich latach pozwolę sobie ten raport króciutko, na ile to będę potrafił, przedstawić. Może mniej dla państwa, jak mówiłem, są zapoznania, a bardziej dla mieszkańców miasta, którzy nie mają dostępu do internetu, a chcieliby usłyszeć, co taki raport zawiera i tak naprawdę czym za poprzedni rok możemy się pochwalić, a co ewentualnie stanowiło jakąś formę zagrożenia, które oczywiście znamy, bo głównym zagrożeniem poprzedniego roku był nieustający i bardzo nieprzyjemny dla nas okres pandemiczny, który wpłynął oczywiście na wiele działań, ale na szczęście nie naruszył całej struktury działalności poszczególnych jednostek. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy stworzyli ten raport, wszystkim jednostkom, które dosłały nam materiały, wydziałom, które pracowały i wszystkim, którzy w ciągu czasu w 2020 roku pracowali nad tym, aby ten raport wyglądał tak, nie inaczej, to znaczy stan miasta wyglądał w taki, a nie w inny sposób. Rozpoczniemy od króciutko od programu rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata 2016-2022. Jest to informacja o realizacji polityk, programów i strategii. Ja tutaj wspomnę tylko o kilku zakończonych zadaniach, o rewitalizacji Starego Miasta Bartoszyca, która trwała 3 lata, zakończona w 2020. Rozbudowie Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej Dzieci i Młodzieży dotyczącego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach, który też obejmował lata 2017-2020. To zadanie zostało zakończone. Rewitalizacja Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach, niestety musimy ją przenieść na inny czas. Nie otrzymaliśmy już, mówiłem w poprzednich latach, dofinansowania z programu Polska-Rosja. Dalej trwa praca nad Centrum Aktywności Lokalnej w budynku przyjmowanym przez miasto Bartoszyce od Polskich Kolei Państwowych dotyczących dworca. To jest adaptacja pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby właśnie Centrum Aktywności Lokalnej. Promocja efektywnego energetycznego oświetlenia. Wiem, że państwo się już niektórzy niecierpliwo, zwłaszcza mieszkańcy, ponieważ umowa została podpisana w poprzednim roku. Natomiast tak naprawdę dopiero w tym roku można było się, przetarg oczywiście też się odbył i oczekujemy już na wejście wykonawcy. Natomiast jeżeli chodzi o poprzedni rok, rozstrzygnięto i zdecydowano się wybrać odpowiednią osobę do tego, czy odpowiednią firmę, która ten przetarg będzie realizować. A dotyczące jest istotne, aż 1472 sztuk opraw oświetleniowych na terenie całego miasta, wymiana na LED. To jest tak zwany słynny program SOWA. Jeżeli chodzi o strategię rozwoju miasta Bartoszyce na lata 2016-2022, realizację celów, które dotyczą tej strategii, też ujęto w raporcie o stanie gminy tabelarycznie. Tu w tym momencie pokazano kwoty dofinansowania poszczególnych zadań i tak rewitalizacja Starego Miasta 3 400 000, budowa hali sportowej 3 396 000. To jeżeli chodzi o te podstawowe dofinansowanie, jak państwo wiedzą, że jeżeli chodzi o halę sportową, również skorzystaliśmy z tak zwanej puli na zadania inwestycyjne covidowej, którą wzmocniono nas w ubiegłym roku, tam też ponad 2 miliony dołożyliśmy do hali z zewnątrz. Budowa targowiska w mieście Bartoszyce 997 898. Rewitalizacja, zagospodarowanie na cele turystyczne Bram Lidzbarskiej, też ukończone w poprzednim roku, prawie 700 tysięcy dofinansowania. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Jeziornej, też w poprzednim roku 260 tysięcy dofinansowania. Przebudowa ulicy Kochanowskiego 322 tysiące dofinansowania. Rozbudowa drogi gminnej ulicy na Dłuchę w Bartoszycach 1 600 000 złotych dofinansowania. Budowa nawierzchni chodnika ulicy Wiejska, dofinansowanie było w kwocie tak naprawdę realizowane przez gminę. Od nas otrzymano materiał. Przebudowa ulicy Chopina w Bartoszycach jest w kontynuacji, właściwie za chwilę się zakończy. 700 tysięcy dofinansowania. Przebudowa ulicy Sosnowej 444 tysiące dofinansowania. Przebudowa ulicy Staszica
prawie 500 tysięcy dofinansowania i przebudowa i adaptacja, o już wspominałem, byłego dworca kolejowego w Bartoszycach, 2 miliony 873 826 zł 53 grosze. Jest to dofinansowane, co dla Państwa może być istotne, z oczywiście RPO, ale w ramach bytności naszej w Stowarzyszeniu Citaslow. Modernizacja oświetlenia, jest to pożyczka, prawie 2 miliony. Centrum Aktywności Lokalnej dotyczącej też dworca dodatkowo, jeżeli chodzi o projekt miękki. Wstępnie jest to 421 tysięcy, ale może to się zmienić. Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną. Tu też jest wpisane, że środki własne, ale też tutaj pokrywamy to w całości i finansujemy z pieniędzy covidowych, tak zwanej tarczy dla samorządu, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej w Bartoszycach. Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina miejska Bartoszyce dysponowała 378 lokalami w 34 budynkach komunalnych stanowiących własność gminy, w tym 64 lokale w najmie socjalnym, 199 lokalami w 93 budynkach wspólnot mieszkaniowych, 5 pomieszczeniami w 5 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których znajduje się wymiennikownie i schrony. Na dzień 31 grudnia bazowa stawka czynszu za gminny lokal mieszkalny wynosiła 2 zł 75 groszy. Przechodzimy do spółek. Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Państwo wiedzą, czym się zajmuje, więc ja wspomnę tylko o sytuacji finansowej spółki. Na dzień 31 grudnia 2020 roku spółka wypracowała zysk netto po opodatkowaniu w kwocie 213 994,95 zł. 95 groszy. Posiada majątek, aktywa w wartości 13 278 412 zł 14 groszy, sfinansowane w 43,95% z kapitału własnego, 56,05% na bazie zobowiązań, głównie kredytu z BGK plus partycypacji najemców. Posiadała 437 248 zł 39 groszy na rachunkach i lokatach bankowych, tak zwanych krótkoterminowych aktywa finansowe. Nie posiadała żadnych zaległości płatniczych czy przeterminowanych zobowiązań. Ogólnie sytuacja spółki jest dobra. Wodociągowo-ciepłownicza spółka Zoocowik. Działania inwestycyjne, bo to też Państwa na pewno interesuje. W 2020 roku rozpoczęto wdrażanie usług elektronicznych, telemetria na służbie mieszkańców, uruchomienie usług elektronicznych przez wodociągowo-ciepłowniczą spółkę Zoocowik w Bartoszycach, który został dofinansowany z RPO województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość ogółem 3 miliony 97, dofinansowanie prawie 2 miliony. Projekt przewiduje zakup urządzeń i usług elektronicznych umożliwiających komunikację zarówno z urządzeniami rejestrującymi ilość pobranej wody lub ciepła, jak i z odbiorcami usług, którzy zechcą korzystać z portalu e-usługi. W 2020 roku nakłady na realizację wyżej wymienionego projektu wynosiły 670 300 zł netto. Zestawienie głównych inwestycji w roku 2020. Wydatki inwestycyjne wyniosły ponad 1 800 000 zł. W ramach inwestycji wymieniono sieci wodociągowej przyłącza w ulicy Jeziornej, Kochanowskiego, nad Dłyną Poniatowskiego. Rozpoczęto wymianę sieci w ulicy Staszica i Chopina oraz kontynuowano pracę przy budowie magistrali wodociągowej na całym planowanym odcinku, to jest od ulicy Warszawskiej do ulicy Gdańskiej. W ulicy Jeziornej nad Dłyną Poniatowskiego wymieniono również sieci wyeksploatowane przyłącza kanalizacji sanitarnej. W oczyszczalni ścieków wymieniono silniki rotorów napowietrzających, przepływomierz ścieków oczyszczonych oraz zakupiono i zamontowano płuczkę piasku, dzięki której zawartość piaskowników będzie mogła być przekazywana na składowisko odpadów w Wysiece. Informacje finansowe. Przewidywana dywidenda za rok 2020 wyniesie 38 tysięcy. To wpłynie do Urzędu Miasta, na konto miasta Bartoszyce. Ważne też informacje. W chwili obecnej długość sieci ciepłowniczej wynosi 21,6 km. W 2020 roku spółka wybudowała 289 metrów sieci i przyłączy ciepłowniczych. W 2020 roku spółka wybudowała 3 węzły ciepłownicze, które są własnością spółki.
Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym 2020 dodatniego wyniku finansowego wynoszącego netto 84 tysiące 600 zł. Zgodnie z polityką i spółki większość pieniędzy idzie w inwestycje. Nie kumuluje tu się zysków, nie przetrzymuje się specjalnie pieniędzy, aby wypłacać dywidendy. Wszystko się jakby obraca wokół inwestycji, z czego się bardzo cieszę i za to też spółce dziękuję. Spółka Locum w ramach swojej działalności na dzień 31 grudnia spółka zarządzała ogólną powierzchnią wynoszącą 104 993,98 metra kwadratowego. Powierzchnia zarządzana w 2019 roku była mniejsza, a zwiększyła się do 2020 o 1399,42 metra kwadratowego. Na wyżej wymienioną powierzchnię złożyło się przejęcie w zarządzanie jednej wspólnoty mieszkaniowej o powierzchni 1628,81 metra kwadratowego sprzedaży mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w obecnej administracji o powierzchni prawie 230 metrów kwadratowych. W zarządzanych budynkach przez Locum znajduje się 2201 lokali, w tym mieszkalnych 2051 i użytkowych 150. W roku 2020 spółka prowadziła na zlecenie Urzędu Miasta wysiedlenia z budynków komunalnych, mieszkalnych, przeznaczonych do rozbiórki. Ilość wolnych mieszkań w ramach przesiedleń to 47, w tym 31 mieszkań w budynkach zakwalifikowanych do rozbiórki, a 16 mieszkań do zasiedlenia przez gminę miejską. Sytuacja finansowa spółki tutaj w tym momencie nie mamy w tym raporcie wymienionej, natomiast ona jest jak zwykle dodatnia, natomiast to są tak niskie kwoty na poziomie 3-4 tysięcy, czyli też nie jest to spółka nastawiona na zysk. Zakład Gospodarki Odpadami spółka z o.o. Tutaj spółka może się pochwalić pewnym działaniem. Rok 2020 był okresem co prawda trudnym, należało zastąpić wygasający strumień odpadów ze ZGOK Olsztyn innym źródłem odpadów. Jednocześnie wielką nie wiadomo było jakość współpracy z pozyskanymi nowymi kontrahentami, jak również wpływ rozwijającej się pandemii na gospodarkę, w tym samym na gospodarkę odpadami. Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że spółka dobrze poradziła sobie z wyzwaniami, pomimo trudności COVID-19 nie zachwiał prawidłowym funkcjonowaniem spółki. Z nowymi kontrahentami została wypracowana dobra, konstruktywna współpraca, co zaowocowało w 2020 roku nakładami inwestycyjnymi na poziomie około 1 miliona złotych, między innymi modernizacja CO w budynkach administracyjnych, na składowisku odpadów, zakup zamiatarki, samochodu ciężarowego i zyskiem w wysokości ponad 3 milionów złotych. Na dzień 31 grudnia zatrudnienie wynosiło w spółce 23 osoby, umowa o pracę, saldo pożyczek zaciągniętych na rozbudowę składowiska 2 miliony 680 tysięcy. Spłata do 2025 roku, więc zaczynamy tak naprawdę ostatnie lata spłaty tej pożyczki. Aktywa 15 milionów 840 tysięcy. Ilość zdeponowanych odpadów, to też jest ciekawe, 29 052 mega chyba ton. Nie wiem, co to jest za rok 2020, w tym 302,98 MG materiały budowlane zawierające azbest, więc z czasem tego azbestu będzie przybywać. Mamy specjalnie wybudowaną komorę do tego, aby ten azbest móc przechowywać, oczywiście odpłatnie. Oprócz zasadniczej działalności ZGO w 2020 roku realizowała różne działania proekologiczne skierowane do mieszkańców miasta Bartoszyce. Również ZGO zajmuje się zielenią. Państwo mogą mieć wiele uwag oczywiście do działalności i sposobu utrzymania zieleni, natomiast są różne filozofie, ja powiem, i przy tych upałach, które się ostatnio odbywały, jeżeli chodzi przede wszystkim o zieleń wielkomiejską czy związaną z zielenią między blokami, ja uważam, że ci, co mieli tą zieleń wysoką, mogli spokojnie przez noc oddychać, pozostali się nieźle męczyli, ale to już jest jakby moje własne zdanie. Natomiast poprzedni rok też owocował w zakupie nowego sprzętu i ten rok przez te tak zwane oszczędności, które się wydarzyły z poprzedniego roku, też pozwoli nam już teraz w okresie letnim dokupić sprzętu związanego z profesjonalniejszym, szybszym koszeniem. Chciałbym też Państwu dopowiedzieć, że kwota, którą przeznaczamy na zieleń w mieście, nie została podnoszona od wielu, wielu lat i nie zabezpieczona tak naprawdę tego działania.
Jednakże spółka z generowanych zysków może część, nie może niestety więcej niż tam pewien procent przekazać bezpośrednio od siebie, aby dofinansować to zadanie, co robi na co dzień. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, budżet w 2020 roku, Państwo też zobaczcie, jakimi kwotami to operujemy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w warunkach realizacji całości zadań wydatkował kwotę 41 824 612 zł. W tym środki z budżetu miasta, to jest prawie ponad 6,5 miliona złotych, środki z budżetu państwa 34 miliony, środki zewnętrzne dodatkowo pozyskane realizacje projektów i programów ponad 400 tysięcy, ale to stanowi tylko 1%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku ośrodek zatrudniał 63 pracowników, prawie 58 etatów, z tego w ramach zadań własnych 49 etatów, a w ramach zadań zleconych 8,5 etatu. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 60 etatów. Koszty utrzymania kadry i bieżącej działalności ośrodka, m.in. konserwacja, zakup materiałów i usług energii stanowi niecałe 10%, właściwie 9,51% całości budżetu, to jest niecałe 4 miliony złotych. To też są ważne informacje, bo niektórzy myślą, że większość pieniędzy jest spożytkowane na kadrę. Nie jest to prawdą, jak Państwo widzicie, i też to przekazuję jakby mieszkańcom, aby mieli tą świadomość. Oferta merytoryczna na dzienny dom Senior Wigor jest skierowana do osób starszych, nieaktywnych, zawodowych w wieku 60+. Dzienny dom posiada 25 miejsc, realizuje swoje zadania poprzez między innymi zajęcia ukierunkowane na utrzymanie lub zwiększenie aktywności ruchowej, aerobik, zajęcia muzyczne, malarskie, rękodzielnicze, warsztaty komputerowe, spotkania integracyjne i rekreacyjne. Poza skierowaniami 24 osoby z usług infrastruktury placówki w wymiarze nieprzekraczającym 2 godzin dziennie skorzystało 171 osób. W ramach domu działa także grupa samopomocowa, klub seniora, 149 członków. Dzienny dom Senior Wigor realizuje również decyzje wydane przez MOPS w zakresie usług pralniczych, ponad 2 tony prania i obiadowych, ponad 33 tysiące posiłków. Mnóstwo projektów, mnóstwo działań, które się odbywały w tym okresie, za co też serdecznie dziękuję kadrze i pani dyrektor. Przejdźmy do Środowiskowego Domu Samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy powstał co prawda w kwietniu 1997 roku, jest placówką wsparcia dziennego, a dom funkcjonował w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2019 roku, ale zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2020 roku został wyłączony ze struktur MOPS i funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna. Króciutko. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych sprzężonych z innymi chorobami, które nie wymagają leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej. Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy. Dotacje na bieżące funkcjonowanie 1 126 000, rezerwa budżetowa w ramach programu Za życiem 25 000 ogółem, 1 152 093 zł 50 groszy. Z tytułu odpłatności za pobyt w placówce wpłynęła kwota około 11,5 tysiąca złotych, z której część, to jest prawie 11 tysięcy, została przekazana do dochody budżetu państwa, zaś niecałe 600 zł na dochody budżetu miasta. Stan zatrudnienia 16 osób w wymiarze 14 etatów, struktura, dyrektor, księgowa, terapeuta, terapeuta 6 osób, instruktor 5 osób, opiekun 2 osoby, pokojowa, jedna osoba odbywała w Środowiskowym Domu Samopomocy staż na stanowisku opiekuna. Działalność placówki. Dom funkcjonuje na powierzchni prawie 700 m2 przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 15.30. Zgodnie z planem rozwojowym posiada 55 miejsc. Placówka opuściło 3 uczestników pogorszenia stanu zdrowia. Na dzień 31 grudnia wydane były 53 skierowania. Tak dość pokrótce. Miejska Biblioteka Publiczna. Jak Państwo wiedzą, w okresie pandemicznym były pewne problemy i też zgodnie z tym, co wyczytamy, ograniczone były odwiedziny, aktywność czytelników, organizowane wydarzenia kulturalne we wszystkich tych obszarach uległy niestety obniżeniu, a
ale te sprawy dotyczące czytelnictwa nie wyglądają aż tak strasznie. W Bibliotece Głównej Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w 2020 roku zanotowano 20 445 odwiedzin, plus 3129 uczestników różnych wydarzeń kulturalnych, zajęć, spotkań, w tym online. Filię numer 1 odwiedziło 5677 osób, filię numer 2 odwiedziło 2255 osób. W sumie w całej bibliotece w 2020 roku odnotowano 28 387 odwiedzin, co stanowi, co prawda widać tą różnicę, ale nie jest moim zdaniem aż taka straszna, patrząc na to, jakie były obostrzenia, co stanowi 57,19 odwiedzin z roku 2019. W ramach współpracy z Biblioteką Narodową Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach przystąpiła do kolejnej edycji programu Biblioteki Narodowej pod tytułem Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek i uzyskała dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych na poziomie 9 690 zł. A wartość zadania od środków własnych na poziomie 19 870 zł. Dodatkowo wydano na zakup nowości 20 tysięcy zł z dotacji pozyskanej z powiatu oraz pozyskano książki z darowizn na kwotę 512 zł. Wydatki na zakup zatem nowości w 2020 roku zamknięto kwotą prawie powyżej 48 tysięcy zł. 2331 woluminów, w tym 173 audiobooki i 16 filmów. Największym i największym przedsięwzięciem podjętym przez NBP, Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach w 2019 roku, a kontynuowaną w całym 2020 roku, trwającą do tej pory, to rozpoczęcie kompleksowych prac remontowo-budowlanych w budynku Biblioteki Głównej. Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W ramach sportu powszechnego oraz szkolnego w roku 2020 Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych, które miały miejsce na terenie naszego miasta oraz powiatu. BOSIR jest odpowiedzialny również w dużej mierze za sport międzyszkolny we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym i Szkołami na terenie miasta Bartoszyce. Łącznie w 2020 roku BOSIR był organizatorem lub współorganizatorem 142 imprez sportowych i rekreacyjnych, w których wzięło udział prawie 7 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, ja ich szczegółowo nie będę odczytywał. Razem wydatki prawie 1 600 000, wpływy brutto w 2020 roku, wiadomo, ze względu na pandemię ograniczone, 96 tysięcy złotych, sprzedaż biletów wstępu, wynajmu łyżew, jeszcze wtedy z poprzedniego roku 48 tysięcy, sprzedaż biletów wstępu i karnetów na fitness ponad 15 tysięcy, najem obiektów sportowych 3200, sprzedaż biletów na basen miejski 23 870, odsetki i inne dochody. Całość tych kwot została oczywiście wpłacona na konto budżetu miasta. Bartoszycki Dom Kultury. Mnóstwo działań w poprzednim roku. Przez czas, który był możliwy, działały od marca do września, przepraszam, od marca i od września do października. Sekcje tematyczne, było ich aż 23, a liczby uczestników zależne od chyba możliwości też tych pandemicznych. Niektóre były bezpłatne, część była oczywiście płatna. Imprez kulturalnych, które też można by było wymieniać, było na poziomie, drodzy Państwo, 57. I tu można ewentualnie je podzielić, bo to zestawienie jest takie skrótowe, z podziałem na formy, czyli 6 konkursów, wystawy wernisaże 1, prelekcji, wykładów nie było, warsztatów, szkoleń nie było, spektakle teatralne 5, koncerty 25, seanse filmowe 23, potańcówki, zabawy 1. Sala widowiskowa oczywiście była wynajmowana. Też mamy tu całą skalę wynajmu, 27 możliwości wynajmu sali w tym okresie. Bartoszycki Dom Kultury w ramach programu dotacyjnego Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury zgłosił swój wniosek pod tytułem Cudze chwalicie, swego nie znacie, obejmujący cykl koncertów online zespołów z naszego województwa. Spośród 6 tysięcy zgłoszonych wniosków nasze zadanie jako jeden z 1200 uzyskał dofinansowanie. Zostaliśmy beneficjentem programu. Kwota dotacji uzyskanej w ramach projektu to 12 tysięcy złotych. To było zrealizowane w poprzednim roku. Co jest istotne, poza zakupem
pewnych świateł scenicznych, bomboksów, kamer, telewizorów, oczywiście podstawowych urządzeń wielofunkcyjnych. Dokonano remontu części rywacji frontowej, powłoka wykonana z żywicy epoksydowej odpadała wraz z tynkiem na skutek zawilgocenia. W ramach napraw zbito starą powierzchnię, położono nowy tynk oraz siatkę, całość wyłożono kładziną ceramiczną w formie płytek, wyłożenie kostku typu probruk części wjazdów do garaży, wykonanie obróbki drzwi wjazdowych oraz pomalowanie części frontowych garaży, drobne prace oczywiście konserwatorskie i wymiana starych rozdzielni elektrycznych, które stanowiły zagrożenie pożarowe. Zespół Administracji Oświaty. W 2020 roku Gmina Miejska Wratuszyca była organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych i 4 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2019-2020 w szkołach uczyło się 1902 uczniów, w jedynce 515, w trójce 512, w czwórce 232 uczniów, w siódemce 542, w ósemce 101. Do przedszkoli publicznych uczęszczało 527 dzieci. To już nie będę dzielił. A z usług przedszkoli niepublicznego korzystało 150 dzieci. W każdej szkole podstawowej funkcjonował oddział przedszkolny. Do tych oddziałów uczęszczało 89 dzieci. Przedszkole publiczne dysponowały 540 miejscami. Aby zapewnić miejsca wszystkim zgłoszonym dzieciom, adoptowano pomieszczenia m.in. po kuchniach i utworzono 1 września 2020 roku dodatkowo dwie grupy po jednej w przedszkolu publicznym nr 9 i integracyjnym przedszkolu publicznym nr 4. Liczba miejsc w przedszkolach zwiększyła się o 41. Dalej ona niestety nie jest doskonała, więc jak mówię, walczymy cały czas o pewien budynek. Mam nadzieję, że wspólnie doprowadzimy do częściowego remontu i adaptacji na następne sale przedszkolne. W ramach projektu Bartoszyckie Szkoły stawiają na kompetencje kluczowe, zakupione wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz pomoce dydaktyczne dla wszystkich bartoszyckich szkół podstawowych za ponad 815 tysięcy złotych. Było w tym m.in. 82 laptopy, 83 komputery stacjonarne, pozostałe urządzenia. W ramach realizacji bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność, języki obce. Poza pomocami zakupionymi w poprzednim roku przedszkola publiczne otrzymały 23 laptopy na łączną kwotę ponad 44 tysięcy złotych. Oczywiście poza tymi zadaniami również prowadzono różne zajęcia dydaktyczne. W ramach programu Zdalna Szkoło zakupiono 52 laptopy. W ramach drugiego etapu tego programu zakupiono ponowne kolejne 50 laptopów na kwotę 95 tysięcy złotych. Nauczyciele otrzymali, jeżeli chcieli, jednorazowe wsparcie w wysokości do 500 zł na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych. Z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, bo niestety ten rok obfitował przede wszystkim w takie kształcenie. W 2020 roku na realizację bieżących zadań oświatowych wydano 29 371 095 zł 45 groszy w formie subwencji i dotacji. Gmina Miejska Bratoszyca otrzymała na ten cel 20 870 760 zł 50 groszy. Jak Państwo widzicie, różnica jest z roku na rok niestety coraz większa. W tym momencie ona osiągnęła ponad, dobrze liczę, 8 milionów zł. Opieka nad dziećmi do lat 3. W 2020 roku Gmina Miejska Bratoszyce zapewniała funkcjonowanie 60 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Opiekę sprawowało 12-dziennych opiekunów, właściwie opiekunek w 3 punktach przy ulicy Wyszyńskiego, Mazurskiej i Bema. Łączne wydatki gminy na funkcjonowanie dziennej opieki wyniosły 556 357 zł 38 groszy. Dochody gminy z tytułu bieżącego funkcjonowania dziennych opiekunów wyniosły łącznie prawie 300 tysięcy złotych, w tym 96 tysięcy z rządowego programu Maluch. Koszt roczny tytułu bieżącego funkcjonowania poniesiony przez gminę zatem wyniósł 258 359 zł 85 groszy. W przeliczeniu na miejsca 60 miejsc w okresie styczeń-grudzień to 4306 zł rocznie, a wychodzi na utrzymanie jednego miejsca 358 084 zł. Drodzy Państwo, jest to chyba najtańsza forma opieki, jaką jesteśmy w stanie obecnie zapewnić. Szczegółowe informacje finansowe dotyczące wydatków gminy ponoszonych na cel oświatowy oraz opieki nad dziećmi do lat 3 przedstawiane są co roku w corocznym sprawozdaniu z działalności ZAO.
Zakład Usług Komunalnych. Nie będę odczytywał za dużo, bo drodzy Państwo, o tyle przyjemnie jest w pozostałych częściach, że co miesiąc już te raporty są przedstawiane i Państwo, którzy oglądacie sesję, czy chcecie sobie powtórzyć, możecie sobie ją ponownie obejrzeć, więc nie będę się skupiał nad sprawozdaniami poszczególnych naszych jednostek, tylko bardzo króciutko, może o pewnych inwestycjach w roku 2020 w związku z modernizacją parku maszynowego oraz zwiększeniem etatowym załogi o 2 pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Diametralnie zmienił się zakres i wielkość świadczonych usług, co widzimy zwłaszcza jeżeli chodzi o wykonywanie pewnych działań związanych z drogami, czy to ulica Partyzantów, czy też bezpośrednio, co już Państwo widzą, nie zlecamy łatania na zewnątrz, ale chciałoby się tych pracowników mieć coraz więcej, aby to trwało oczywiście szybciej. Mamy strukturę wydziałów w tym raporcie i też króciutki opis. Ja tylko przeczytam, które wydziały są, bo nie wszyscy pamiętają, jakie posiadamy wydziały, mówię o mieszkańcach, więc posiadamy Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju, Wydział Techniczno-Komunalny, który się zajmuje między innymi, o to jest dość ważne, utrzymaniem czystości na terenie miasta, komunikacją, gospodarką odpadami komunalnymi, ochroną środowiska, cmentarzami komunalnymi i wojennymi, ochroną zwierząt i zaopatrzeniem w energię elektryczną. Posiadamy Straż Miejską, jest taka duża, ma 5 strażników wraz z komendantem i 2 operatorów monitoringu miejskiego, współpracujący na co dzień z policją, oczywiście ze Strażą Graniczną również, czy z Strażą Pożarną, jeżeli sytuacje takie zachodzą. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. Można tylko powiedzieć, że w poprzednim roku, jak i przez dużą część tego roku obsługiwał, ponieważ byliśmy jako jedyny z niewielu urzędów przez cały ten okres pandemiczny otwarci. Więc do nas zgłaszano się do Urzędu Stanu Cywilnego osoby z całego powiatu, nawet spoza powiatu, aby załatwić sprawy osobiście. Mam nadzieję, że wojewoda to zauważy i w parytecie dzielenia kwot, które są wyrównaniem dla nas za zatrudnienie, dostaniemy jakieś większe pieniążki, w jakiś sposób zrekompensujemy tą większą pracę dla naszych pracowników. No tylko powiem, że liczba zarejestrowanych aktów, akty urodzenia 681, akty małżeństwa 121, akty zgonów 541, śluby cywilne 58, małżeństwa w formie wyznaniowej 56, wpisywanie zdarzeń, które miały miejsce za granicą 52, wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 31. Za chwilę to wznowimy, bo już jest możliwość spotkania z parami. Ja jestem podwójnie zaszczepiony, tym bardziej z przyjemnością będę się częściej i po prostu w ogóle spotykał z mieszkańcami, bo było to utrudnione. Uroczystość stuletnich urodzin 2. Liczba ludności, to jest bardzo istotne i pewnie Państwo chcieli to usłyszeć. 22 711 osób. A to taka ciekawostka, liczba taksówek 71, jest to jedna z większych liczb taksówek, jeżeli chodzi o miasta tej wielkości. Poza tymi urzędami, poza tymi działami działają pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Tu między innymi jest zespół indyscyplinarny, tu jest też wydawanie związanych z niebieską kartą. Stanowisko do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, czyli to jest pełnomocnik również do spraw ochrony informacji niejawnych. Prowadzi Miejski Magazyn Obrony Cywilnej, ale zajmuje się również Miejskim Planem Zarządzania Kryzysowego, Planem Obrony Cywilnej, Planem Akcji Kurierskiej, o której ostatnio troszeczkę powiedzieliśmy, stałym dyżurem, Planem Ochrony Zabytków na wypadek, to jest ciekawe, konfliktu zbrojnego. To ta struktura, można powiedzieć, najszersza, oczywiście jest pełnomocnik do pozyskiwania funduszy, ale teraz chciałbym powiedzieć, myślę, że już na końcu, a jednak trochę czasu Państwu zająłem, na temat sytuacji finansowej miasta, bardzo pokrótce, bo nie będę się wypowiadał przy budżecie miasta, a przy przejmowaniu, tematu sprawozdania z realizacji budżetu miasta. Myślę, że wówczas, jeżeli będą pytania, to się oczywiście wypowiem, to powiem pokrótce, jaka ta sytuacja była za poprzedni rok. Dochody, wykonanie 120 654 900 zł 19 groszy. Wydatki 121 4 087 zł 16 groszy. Deficyt 349 186 097 zł. Przychody
10 187 067 zł, rozchody 7 111 244 zł. Stan zadłużenia na koniec roku 2020 37 171 600 zł i zwiększy się w stosunku do roku 2019 o 2 880 756 zł. Struktura dochodów, dochody własne stanowią 36%, spadek w ujęciu nominalnym o prawie 700 tysięcy złotych, subwencje 26 057 876 zł, co jest 21,6% dochodów ogółem, wzrost subwencji o 1 300 000. Oczywiście one nie pokrywają tego, czego byśmy chcieli, to dotyczy przede wszystkim subwencji oświatowej. Dotacje celowe 50 milionów, stanowi to ponad 42% dochodów ogółem. Wzrost w ujęciu nominalnym o 11 358 248 tysięcy złotych 54 groszy w stosunku do roku 2019. Struktura wydatków, wydatki bieżące 81,3%, wydatki majątkowe 18,7%. Już nie będę odczytywał Państwu wszystkich przeniesionych wydatków, bo wspominałem już o nich wcześniej, dotyczących Kochanowskiego, Nadwyno, Jezierno, Sosnowej, Staszica, ulicy, budowy ulicy Wiejskiej, chodnika, adaptacji dworca, targowiska Kęczyńskiego, rewitalizacji Starego Miasta, rewitalizacja Bram Lidzbarskiej, czy budowy hali sportowej przy ulicy Korczaka, programu Bądź Aktywny, czy Bartoszyckich przedszkola stawiają na kreatywność i szkoły na kompetencje. Na realizację projektów, co jest ważne, ze środków zewnętrznych pozyskano w 2020 roku kwotę 4 352 740 zł i 23 grosze. Wskaźniki, jeżeli chodzi o warunki spełnienia z artykułu 243 o finansach publicznych. Planowany wskaźnik na 2021 7,54 według dopuszczonego prawie 12%. My w tych wskaźnikach się mieścimy, czyli że tak powiem procent zadłużenia do procent inwestycji wydatków bieżących jest akceptowalny i w tym się mieścimy. Zresztą jak Państwo wiedzą, przy pracy nad każdym budżetem pracujemy, aby tego wskaźnika nie nadwyrężyć, aby mieć jakiekolwiek rezerwy. Jak widzą Państwo, pewne rezerwy czy pewna forma zadłużenia pozwala nam na kontynuowanie lub zrobienie inwestycji. A deficyt tak naprawdę, drodzy Państwo, za poprzedni rok, jesteście Państwo tego świadomi, jest to nasze zobowiązanie wspólne, zdecydowaliśmy się na to, wynikał przede wszystkim z dofinansowania dróg wojewódzkich w kwocie ponad 3 milionów na budowę mostu. Inaczej byśmy byli nawet lekko, a nawet fajnie do przodu. W tym roku, jak Państwo widzą, przeznaczamy kwotę ponad 4,5 milionów, jeżeli Państwo oczywiście na tej sesji tą kwotę dodatkowo zaakceptują, bo taka jest prośba, abyśmy też mogli szybciej tą drogę otworzyć. Ja ze swojej strony dziękuję. Nie wiem, czy do tego są przewidywane pytania. Myślę, że każdy może od siebie dodać coś i powiedzieć, w jaki sposób podoba mu się ten raport, na ile on jest ciekawszy od poprzedniego, na ile on czegoś nie zawiera. Powtarzam, ja nie szukam w tym raporcie negacji, ja chciałbym się czymś pochwalić, dlatego on ma taką, a nie inną strukturę. Są oczywiście na końcu, przepraszam, bo nie wspomniałem, w tej strukturze również wykazy Państwa uchwał. Pracy było naprawdę dużo. Tych uchwał jest 74 pozycje, więc naprawdę dziękuję Państwu też za realizację tego budżetu, pomoc w jej realizacji dla mnie, dla moich pracowników, zgadzanie się na zmiany, wspólne rozmawianie na temat tych zmian i liczę, że ten rok już po tej pandemii będzie obfitował też w dalszą fajną wspólną pracę, a co za tym idzie, stworzenie następnego budżetu, który jak zawsze, bo ja to zawsze powtarzam, jest trudny, ale możliwy do realizacji. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję. Być może ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos na temat... Proszę, Panie Przewodniczący. ...raportu o stanie gminy. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, później Pan Przewodniczący. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to co na początku powiedział Pan Burmistrz, że dokument jest takim sprawozdaniem. Znaczy moim zdaniem ten dokument jest przygotowany w sposób bardzo skomasowany. Bardzo mi się podoba. Z tego względu, że my samorządowcy uczymy się przygotowywać ten dokument. To jest jakby trzecie nasze podejście. I to nie jest jakby sprawozdanie z działalności,
działalności, a pokazanie to, co jest esencją, to, co jest najważniejsze i to, w jaki sposób prezentowane jest nasze miasto w obszarze różnych działań. Bo raport jest tutaj jakby oparty o... nawiązuje do projektów, programów, strategii, to co powiedział teraz pan burmistrz, realizacji uchwał. Mnie osobiście bardzo się podoba, bo jest krótki też. I mam tylko bardzo krótkie pytanie. W obszarze Straży Miejskiej, w asortymencie działań Straży Miejskiej jest spalanie odpadów komunalnych w piecach budynków jednorodzinnych. Dlaczego o to pytam? Bo ostatnio zwrócili się do mnie mieszkańcy z zapytaniem, w jaki sposób ten temat jest weryfikowany, czy na zgłoszenie, czy na telefon. W jaki sposób to się odbywa? Czy Straż Miejska po prostu chodzi, kontroluje i wtedy ewentualnie odnosi się do tematu? Dziękuję. Nie ma niestety pana komendanta, uległ wypadkowi, więc nie mógł się pojawić na sesji, ale wszystko dobrze, będzie żył, nie? To nie jest aż taki straszny wypadek. Wypadek związany z kończyną. Nic więcej nie mogę dodać. Natomiast, drodzy państwo, wiem, że takie działania się odbywają w sezonie tym zimowym. Zresztą, jak państwo prześledzili sobie, bo też można śmiało prześledzić sobie każdą informację sesyjną, jest mówione, że sprawdzono 5-7 miejsc, w których to się wydarzyło. Nakłada się bardzo niewiele mandatów. Te mandaty są niskiej wysokości, a badanie laboratoryjne kosztuje czasami więcej niż mandat, tak? Więc to też są takie dziwne sprawy. Może warto będzie przy okazji spotkania, bo mam w najbliższym czasie spotkanie z panem posłem Budakowskim, poruszyć ten temat i może zwiększyć tą stawkę, abyśmy mogli bardziej konsekwentnie egzekwować to, aby nasze powietrze było zdrowsze. Natomiast jeżeli chodzi o zgłoszenia, zgłoszenia nie mogą być anonimowe. To nie może być telefon wykonany o tak po prostu, bo mój sąsiad pali śmieciem, tak? Więc niestety trzeba poddać się sytuacji, że staje się ktoś świadkiem. I wiem, że z tego powodu tych zgłoszeń jest naprawdę niewiele, a właściwie znikoma ilość. Dobrze. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja chciałbym prosić o wyjaśnienie takich pewnych nieścisłości moim zdaniem. W raporcie w dziale gospodarka odpadami komunalnymi jest zapis, że za rok 2020 za zagospodarowanie odpadami zapłaciliśmy kwotę 1 961 764,98 zł. Odpady zebrane, odebrane, popiół, bioodpady, odpady wielkogabarytowe zostały zagospodarowane w ZGO. W Bartoszycach za zagospodarowanie odpadów zapłaciliśmy 650 803,11 zł. Natomiast w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020 mamy zapis odnośnie kosztów gospodarki odpadami, że to jest kwota w dziale 9002 gospodarka odpadami komunalnymi jest kwota 4 285 595,95 zł. Taka rozbieżność jest dosyć spora, szczególnie, że w raporcie jest definicja gospodarowania odpadami komunalnymi, gdzie za to gospodarowanie odpadami rozumie się przez to ich zbieranie, transport, przetwarzanie, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów. Panie, skoro już, może po kolei, bo tam kilka jeszcze spraw związanych z, właśnie z gospodarką odpadami w międzyczasie mi się nasunęło, a też mam inne uwagi odnośnie raportu. Ale mógłbym ewentualnie, panie przewodniczący, króciutko powiedzieć, tak? Bo no proszę bardzo. Ta nieścisłość jest dosyć logiczna, bo tutaj wykazujemy kwotę za zagospodarowanie. Do tego trzeba doliczyć właśnie tą kwotę, o której pan wspomniał już później, za transport, tak? Czyli tej kwoty nie wykazano tutaj. Nie wiem z jakiego powodu, może przez skrócenie całego tej sprawozdania. Natomiast tak, zgodzę się z panem, jest również jeszcze transport, którego nie wykazaliśmy w raporcie.
które jest jak naprawdę tylko jakąś konsystencją, a w budżecie jest wykazywany również transport. I to jest też gro, jak pan widzi, dosyć wysoka kwota. No nie jest ona najwyższa w województwie, ale też jest wysoką kwotą wpływającą na koszt odpadów. No rozumiem, dziękuję bardzo, chociaż uważam, że w raporcie, skoro piszemy o kosztach gospodarowania tymi odpadami, to powinniśmy wykazywać wszystkie koszty, a nie tylko koszty samego zagospodarowania. Przekażę do wydziału. Wydział, mam nadzieję, że jest pan Czesław, żeby w następnym raporcie zwrócić na to uwagę. I dziękuję za uwagę. Skoro jesteśmy już przy gospodarowaniu odpadami, to mieszkańcy zadają mi też takie pytanie. Zbierałem się przez jakiś okres czasu, żeby to pytanie zadać. Pytanie brzmi następująco. W jaki sposób fakt, że posiadamy na swoim terenie składowisko odpadów, na które przywożone są te odpady już nie podlegające jakby dalszej przeróbce, czyli ten balast, w jaki sposób ten fakt wpływa na kwoty czy na koszty ponoszone przez mieszkańców? Czy w ogóle ten fakt obniża kwoty, które mieszkańcy płacą za zagospodarowanie odpadów? Oczywiście mieszkańcy naszego miasta, no bo to składowisko odpadów w Wysiece zostało też wybudowane znacznie wcześniej, co prawda, ale też z podatków, które płacą mieszkańcy naszego miasta. I dlatego jest pytanie, na ile to składowisko wpływa na to, że koszt gospodarowania odpadami w naszym mieście jest niższy. A ostatnio też w związku z tym gospodarowaniem odpadami przez media jest powiedzmy transmitowana dyskusja i wyrażanie poglądów, w których rząd przymierza się do tego, żeby uwolnić jakby koszt zagospodarowania odpadów na zasadzie takiej, że umożliwić samorządom dofinansowanie całej gospodarki odpadami z innych źródeł niż tylko z samych pobieranych opłat. Z tego co wiem, to kwestia dopłacania do gospodarki odpadami to u nas już funkcjonuje od szeregu lat i trokrocznie dopłacamy po kilkaset tysięcy złotych z innych źródeł budżetowych, a nie tylko z samego, nie z samych opłat, które wnoszą nasi mieszkańcy. Czy mam to przez to rozumieć, że przez tyle lat łamaliśmy prawo i nikt na to nie zwrócił uwagi? Oczywiście prawo dotyczące tego tematu. A kończąc jakby temat związany z gospodarką odpadami, chciałbym też powiedzieć o innych tematach. Zwracałem uwagę przy poprzednich raportach, że pewnych elementów mi brakuje w tego typu raporcie. W tym raporcie też mi pewnych elementów brakuje, chociażby kwestie jakby zaprezentowania mieszkańcom kwestii udziału naszego miasta w związkach gmin wszelkiego rodzaju. Nigdzie nie znalazłem w tym raporcie. Może nie doczytałem. W takim razie proszę o wskazanie. Natomiast chociażby jakie mamy korzyści, jakie mamy obowiązki związane i co robimy w ramach Związku Miast Sitaslow. To się po prostu nie znalazło. Mamy też związek zawarty, Związek Gmin Pogranicza, jak dobrze pamiętam. Tu też nie ma tych informacji. Pandemia pokrzyżowała niestety zawarcie tego związku, więc mamy zgodę na zawarcie tego związku. No, ale to właśnie takiej informacji nam brakuje, że mamy zgodę na zawarcie związku, nie został zawarty jeszcze, bo pandemia, bo to, bo tamto. No, ale to jest jakby jeden z elementów, tak? Nie wiem, ja nie pamiętam, czy miasto Bartoszyce należy do Związku Miast Polskich i jakie, powiedzmy, obowiązki, jakie korzyści z tego wynikające
miasto odnosi, czy my jako mieszkańcy tego miasta mamy. To też chcielibyśmy, żeby w tego typu raporcie się znalazło i żeby, no żeby poinformować o tym, że coś takiego się dzieje. No bo tak na dobrą sprawę ten raport po raz kolejny to jest jakby zbitek wszelkich informacji, które ze spółek chociażby, które i wydziałów, i które rozpatrujemy przyjmując informacje, sprawozdania zarówno ze spółek, jak i jednostek budżetowych. Dziękuję bardzo, to tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Można, proszę, panie przewodniczący, ja poproszę jednak, bo jednak temat gospodarki odpadami jest mi dość bliski, ale jeżeli jest prezes na sali, warto będzie, bo to są tematy skierowane przede wszystkim do działalności spółki. A ja bym prosił, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, a pan przewodniczący Leonard Bojwko pozwoli, żeby wypowiedział się pan prezes, to bardzo bym prosił w tym temacie. Tak, oczywiście. To pan burmistrz decyduje, kto ma się wypowiedzieć w tym temacie. Dobrze, proszę, panie prezesie. Panie państwo radni, panie burmistrzu, panie burmistrzu. Tak jak jest, było w tym dokumencie napisane i była mowa o tym, że trzy frakcje odpadów trafiają na nasze składowisko. Między innymi wielki gabaryt, bio i popioły. Proszę państwa, jeśli tak dobrze pamiętam, bo też nie przygotowałem się na dzisiaj tak szczegółowo, to na samym wielkim gabarycie różnica między ceną na naszym składowisku a ceną olsztyńską, to jest jakieś 400 zł na tonie. Bio i popiół u nas również jest znacznie tańszy, gdybyśmy mieli te odpady wozić do Olsztyna. Pomijając koszty transportu, ja kiedyś sobie pozwoliłem policzyć, jakie miasto ma oszczędności, to jest jakieś 150 tysięcy na samych odpadach. Jeśli chodzi, proszę państwa, jeśli chodzi o spółkę naszą, to też nie można tej spółki ograniczać tylko do składowiska. Zajmujemy się też zielenią. I to, co wypracowaliśmy sobie na odpadach, no częściowo musimy dokładać, to co zresztą burmistrz wcześniej mówił, troszeczkę no, dokładamy do zieleni. Musimy no, finansować się skośnie. Chociażby dlatego, że miesięczne przychody na zieleń to mamy 47 tysięcy netto, a jeden etat u nas, i to będzie w sprawozdaniu za spółkę, to we wrześniu będzie można sobie wyczytać, kosztuje nas 4,5 tysiąca złotych. Jeżeli do zieleni mamy przypisane 10 osób, to od razu wydajemy 45 tysięcy, zostaje 2 tysiące na inwestycje, na remonty, na paliwa, na koszty pośrednie. Proszę państwa, no właśnie z tych pieniążków, które zarobiliśmy na odpadach, częściowo, siłą rzeczy, musimy się finansować skośnie i wspierać tą działalność na zieleni, czyli tak naprawdę zyskuje też na tym miasto. Następna sprawa, o której można jeszcze powiedzieć. No, mamy też zlecane inne zadania, za które no, niekoniecznie naliczamy pewne opłaty. Po prostu wykonujemy to, mamy pracowników, wykonujemy to nieodpłatnie. No, na przykład chociażby w tamtym roku wykonanie całej zieleni dookoła hali, tak? To też były oszczędności dla Urzędu Miasta. Jeżeli inwestujemy, w zeszłym roku zainwestowaliśmy milion złotych, no to pamiętajmy, że ten milion, czy to jest zamiatarka jedna, czy zamiatarka druga, czy kontener, samochód ciężarowy, który przewozi odpady w kontenerach, to też jest na rzecz mieszkańców miasta, tak? Na przykład nie obciążamy Urzędu Miasta, jeżeli jest potrzeba wywiezienia odpadów na kontenerach, ale również też nie obciążamy ani szkół, jeżeli zgłaszają się z takim zapotrzebowaniem, ani innych ośrodków podległych panu burmistrzowi. No jeśli chodzi o działanie spółki, no myślę, że to też jest istotnym, że 25 osób w spółce ma zatrudnienie z terenu miasta. To tak na gorąco. Pewnie bym znalazł parę innych dodatkowych argumentów za tym, że ta spółka jest potrzebna, ale myślę, że we wrześniu na pewno, jak już będzie omawianie spółek, postaram się bardziej szczegółowo. Dziękuję. Panie przewodniczący. Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze pan poprosił się o to? Tak, ponieważ tam była druga część pytania, dość istotna, związana z dopłacaniem przez miasto do gospodarki odpadami. Jest to legalne, jednakże nie traktowane jako coś, jako dobra praktyka. Jednakże, drodzy państwo, ciężko jest co roku zbilansować przy tak zwanych ciągłych i różnych podwyżkach, które się wydarzają przede wszystkim w ZGOK-u, jak państwo wiedzą. I z takiego też powodu podnosiliśmy w obecnym roku kwoty związane z gospodarką odpadami, z obciążeniem mieszkańców. Ciężko jest wszystko zbilansować. I te różnice bilansowe powodują, że na koniec roku państwo widzą w budżecie taką, a nie inną kwotę związaną z dołożeniem. Powtarzam, nie jest to nielegalne, ale nie jest to dobra praktyka. Jednakże, drodzy państwo, dzięki tej może niedobrej praktyce mniej mieszkańcy płacą. No tak niestety wychodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłaszała się pani radna Baranowska, później pani radna Machniewska. Ja tylko bym bardzo prosił, żebyśmy dyskutowali kompleksowo nad przedłożonym przez burmistrza raporcie o stanie gminy. Natomiast takie szczegółowe dopytywanie i pytania, one byłyby zasadne i będą zasadne, gdy będziemy rozpatrywać poszczególne sprawozdania poszczególnych spółek z działalności za rok 2000, za rok miniony. Także warto było może odejść od szczegółów, tylko oceniać ten raport tak kompleksowo, globalnie. Proszę bardzo, pani radna. Ja się zgodzę z panią przewodniczącą, że raport się czyta bardzo przyjemnie, ale też chodząc po mieście, a miasto powinno być nowoczesne, chciałabym, żeby te wszystkie uwagi, które teraz powiem, potraktowano jako wnioski, spostrzeżenia na przyszłość, bo wydaje mi się, że tego w mieście brakuje. Raport jest raportem, oczywiście mówimy o sumach, mówimy o wydatkach, o inwestycjach, ale chciałabym zwrócić tak może zwykłym okiem mieszkańca. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to jest za mało koszy w mieście i tak samo to jest odwieczny problem. I tak samo na te psie odpady niestety, o których mówimy, ludzie nie korzystają z tego, ale to nie musi być od razu 100 koszy, może być ich zdecydowanie mniej. Druga rzecz, też nie sposób przejść obojętnie wokół osiedla, gdzie siedzą na ławkach różne osoby, są to na ogół młode osoby, oczywiście już obarczone chorobą alkoholową. Przyjeżdża policja, te osoby się przesiadają i tak dalej. Wydaje mi się, że ciężko je aktywizować do jakiegoś życia. To jest bardzo trudne zadanie do pracy i tak dalej, ale praktycznie na każdym osiedlu, ja tutaj obserwuję akurat na swoim, ale ostatnio przechodziłam też i na Placu Turkowskiego siedzą na parkingu, także tutaj też mi się wydaje, że to jest taki troszeczkę smutny obrazek z drugiej strony. Pani Grażyno, pani radna, bardzo proszę, bo tutaj widzę trochę poruszenie na sali. Te sprawy są na pewno istotne i ważne, co pani mówi. Tak. My oceniamy zaszłości. To, co zaszłości, było w 2020 ale wnioski roku. Na przyszłość. I tego prosiłbym, żeby zostawmy to do spraw różnych ewentualnie, czy pytania. W tej chwili właśnie oceniamy kompleksowo raport o stanie gminy. Takie szczegóły z pewnością są ważne, o których pani wspomina, ale troszeczkę nie w tym punkcie, nie w tym momencie. Wydawało mi się, że to będzie dotyczyło raportu właśnie. Proszę, to oczywiście pani to zaprezentuje. Nie, ja nie chcę tego rozwijać, ja chciałabym tylko zwrócić uwagę, tak po prostu kropeczkę postawić, czy wykrzyknik, jak ktoś woli. No to w takim razie zakończę, co prawda mam kilka jeszcze innych punktów, ale może zrobię to w formie pisemnej, żeby to zwrócić na to uwagę, bo to naprawdę nie jest żadna jakaś taki mus, tylko taki obrazek przeciętnego mieszkańca, który sobie idzie miastem i widzi po prostu takie rzeczy. Takie różne rzeczy, bo właściwie to nie jest jakaś taka szczególna wada. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Razie. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Panie burmistrzu, ja będę chciała się odnieść do tego, do jakości powietrza, a właściwie do tematu, który poruszyła pani Katarzyna na życzenie majętnych mieszkańców, bo zadali pytanie, w jaki sposób jest sprawdzana jakość energii, którą mieszkańcy... Z czego jest przetwarzana. Dokładnie. No, ja usłyszałam, że jakieś kary, mandaty jakieś padły, tak? Ale zostały wręczone. Ale ja mam takie pytanie, czy wy w ogóle sprawdzacie, jakim budżetem takie rodziny, takie osoby się posługują? Co to są za osoby?
Czy to są osoby po prostu, które większość swojego budżetu przekazują na przykład na lekarstwa, tak? Ja jestem z działek, tam jednak dominuje środowisko osób starszych. I proszę pana, jak ja słyszę, że są jeszcze ci ludzie, tak, karani za to, że ratują się zimą, bo inna, no muszą się ratować, tak? I po prostu palą, czym mogą. Czy naprawdę państwo sądzicie, że te osoby chciałyby śmieciami palić? Nie, te osoby chciałyby również kupić dobrą energię. Gaz też kosztuje i taka mowa, że będą korzystać z dotacji i zamieniać kopciuchy na gaz. Gaz również jest drogi. Więc bardzo bym prosiła, żebyście państwo mieli to na uwadze i tak pochopnie nie wręczać mandatów, nie karać ludzi za to, że są biedni. Oni się tym nie chwalą. Oni to ukrywają. Więc mniej opresywności ze strony władzy, a więcej takiej no, współczucia. Bo nie każdy zarabia dobrze, pani Katarzyno, i nie poruszajmy tego tematu. Sprawdzajmy, jaka jest rzeczywistość. Od tego zacznijmy. Większość, pan wie doskonale, że większość budżetu pochłania właśnie energia, a która będzie rosła, będzie coraz droższa. Więc jeszcze raz mówię, szanujmy ludzi, nie ścigajmy ich za to, że ich nie stać na dobrą energię. Dziękuję. Dobrze, można, panie przewodniczący, ja wiem, że pewnie i pani przewodnicząca, ale mogę, tak, bo jakby do mnie były te słowa w dużej części też. Nie do końca się zgodzę. Ja mógłbym zapytać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ile osób wystąpiło o opał na zimę, bo taka możliwość u nas jest. Czy występują o opał, czy występują o pieniądze, niekoniecznie związane na leki, ale przeznaczone na różne inne rzeczy. To nie o to chodzi, nie chcę rozpoczynać dyskusji, bo ona by była, myślę, że w tym momencie bezprzedmiotowa. Ale jednakże, drodzy państwo, między określeniem stanu biedy, bo różna pomoc może dotrzeć do tych osób, my możemy niezależnie, jeżeli okazuje się, że jest tak dużo osób, stworzyć jakiś program, że to, co wycinamy, będziemy przeznaczać dla tych osób. Ja nie widzę z tym problemu, ale żeby po prostu śmieciami nie palono, bo to jest problem nie dotyczący tylko tych osób biednych, bo one tak naprawdę siebie same trują i jeszcze więcej wydają na leki i trują pozostałych mieszkańców, którzy też zaczynają wydawać coraz więcej na leki. Więc no, w tym kierunku nie możemy iść. Ja zgodzę się z panią, że jest dużo biedy. Zgadzam się, to jest niewątpliwie problem od wielu, wielu lat, zwłaszcza osób starszych, młodsze już mają dzieci, tak, 500+, mogą sobie w jakikolwiek sposób radzić. No jest i wygląda, jak to wygląda, więc może warto zastanowić się nad programem związanym ze wsparciem opałowym, tylko tu zawsze będzie też ten problem, jakie kryterium i kto będzie podchodził. Może się okazać, że więcej będzie cwaniactwa niż pomocy. To też jest to zawsze ryzyko przy każdym programie i tego się tylko obawiam. Więc zobaczymy, w jaki sposób to spróbujemy rozwiązać. Natomiast ja też nie mogę nie reagować i nie karać. Często kary są umarzane, często są ze względu na kwoty, naprawdę kwoty dochodu umarzane, czyli jest to brane pod uwagę. Jednakże no, jeżeli ktoś jest łapany jako recydywa, to takiego umorzenia nie można stosować. To jest ten problem, tak? Ja rozumiem problem jako problem biedy, ale nigdy nie zaakceptuję od strony ekologii, od strony ochrony środowiska, od strony ochrony powietrza, którym my wszyscy oddychamy, aby to tak akceptować, tak po prostu tak, bo ktoś biedny to brudny, bo ktoś biedny to pali śmieciami. Mówię, możemy pomóc, prosiłbym, jeżeli ma pani kontakt z takimi osobami, spróbujemy w jakiś sposób się zastanowić nad tym, żeby pomóc, bo jak najbardziej się zgadzam, problem jest duży, natomiast nigdy nie zaakceptuję palenia śmieciami, no przepraszam, no nie mogę. Dobrze. Proszę bardzo. Burmistrzu, ale ta wycinka, co pan mówi, to jest bardzo dobry pomysł, bo dlatego, że większość osób nie będzie przyznawało się do tego, że nie stać, będzie po prostu no, paliło, tak? Bo ja też znam takie osoby, które po prostu będą się wstydzić. Nie będą ogłaszać na lewo i na prawo to, że nie mają pieniędzy, ale taka wycinka i potem, żeby takie osoby się zgłaszały, tak? No to ja myślę, że to jest bardzo, wycinka drzew, bardzo dobry pomysł. Dziękuję. Proszę, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowni państwo, chciałam tylko zapytać, dlaczego pani Wioletta wnioskuje, że przyszły do mnie osoby majętne. Właśnie to nie były osoby majętne. Ja ani nie zasugerowałam, ani też nie popełniłam w tym temacie wniosku. Przyszło do mnie małżeństwo, które ma dwójkę dzieci i te dzieci są chore na astmę.
I nie wiem, z czego to akurat wypłynęło. I stąd też moje pytanie, bo mówię, w asortymencie zakresu działalności Straży Miejskiej jest właśnie temat związany z sygnalizowaniem, jakby rozpatrywaniem tych tematów. To wszystko, dziękuję. Pani Radna Pisarska, proszę. To jest niewielka. Prosiłem o to, jeszcze raz apeluję, żebyśmy oceniali w sposób taki globalny, w sposób kompleksowy ten dokument, na którym debatujemy, czyli raport o stanie gminy. Proszę bardzo, pani radna. Pytanie dotyczy inwestycji rozpoczętej w 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Myślę, że mieszkańcy chcieliby znać termin zakończenia prac związanych z modernizacją tej biblioteki i termin oddania jej do użytku, bo o ile dobrze pamiętam, miał być on oddany w czerwcu tego roku. I drugie pytanie odnośnie inwestycji dotyczącej spółki Locum. Wielokrotnie na obradach sesji komisji stawała sprawa dotycząca budynków w Pasławkach. Ona się przetacza już bardzo długo. Wiemy, że budynki te nie są dostosowane ani sanitarnie, ani pod względem bezpieczeństwa. Rozważany był zakup kontenerów lub remont budynku, w tym postawienie kominów, wychodków, nie wiem, wybudowanie nowych. I czy w ogóle w tym kierunku są prowadzone jakieś prace, czy zapadła już jakaś decyzja, co będziemy z tym problemem robić? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może jeszcze dopytam, czy państwo jeszcze będą chcieli zabrać głos? Bo to już sprawy bieżące się zaczynają robić, więc właśnie. Ja też... Na pewno na temat... No proszę, jeszcze bardzo proszę do... Na temat raportu. To dobrze, tak przedyskutujemy sprawy bieżące, myślę, że koniec sesji będzie krótszy. To. No tak. W zasadzie krótko, do obrony cywilnej, bo akurat to mnie interesuje. Tam była informacja, że przygotowanie miejsc ukryć, rozumiem, że chodziło o ruchome dobra kultury, tak, czyli obrazy, rzeźby. Takie pytanie, no być może pan burmistrz akurat tą działką się szczegółowo nie zajmuje, tak, tu bardziej pracownik od obrony cywilnej by odpowiedział. Ile my mamy tych ruchomych dóbr kultury właśnie i ile tych miejsc ukryć jest przygotowanych? Jeszcze tak jak już jestem przy tej obronie cywilnej, bo ja już kiedyś o to pytałem też na sesji, odnośnie oznakowania bartoszyckich zabytków. Wiem, że to nie jest zadanie akurat miasta, gminy miejskiej, tylko starostwa powiatowego, ale czy można by było zwrócić się z takim pismem o oznakowanie naszych najważniejszych zabytków międzynarodowym znakiem właśnie konwencji haskiej. To jest taka biało-niebieska tarcza. W wielu miastach to jest, fajnie to wygląda, mamy pięknie zrewitalizowaną starówkę. Fajnie, że cieszę się, że te tablice będą, które będą właśnie tutaj przedstawiały, w zasadzie upamiętniały. Jak pan konserwator się zgodzi, ale myślę, że się zgodzi. Też mam taką nadzieję, bo brakuje tej, tak jak powiedziałem, wisienki na torcie. No i jeszcze jakby tak, może by się udało ze starostwem to gadać, bo to nie są jakieś duże koszty, żeby te właśnie biało-niebieskie tarcze zostały umieszczone. Chodzi przede wszystkim o osoby przyjeżdżające, no bo ludzie, widać, że ruch jest na Starym Mieście. Ja sam często chodzę ze swoimi dziećmi i to też obserwuję. I tak ludzie jak przyjeżdżają, to tak obserwują, co tu się zmieniło. Widać, że jest sporo zmian i to trzeba się z tego cieszyć. Dobrze, ale... panie radny, do brzegu. Znaczy już do brzegu dobijam, już jestem coraz bliżej. Także mi chodzi o te właśnie oznakowanie. Czy dałoby jakoś tak radę się dogadać ze starostwem? No, żeby oni... Wiem, że to jest ich zadanie, ale no, mi tego po prostu brakuje w naszym mieście. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Zapytam pana radnego, tak przepraszam, specjalnie, pozwoli pan przewodniczący, a pan próbował rozmawiać ze starostą? Tak z ciekawości. Każdy mieszkaniec może zapytać. Prywatnie rozmawiałem z sekretarzem, z panem Robertem. Pan Robert też tam miał tę kwestię poruszyć, ale to już może poza sesją. Dobrze, może jeszcze dwa zdania, panie burmistrzu, do tej dyskusji, która się tu... To znaczy Miejska Biblioteka Publiczna, mówię, jest pan dyrektor. Jeżeli chodzi o obronę cywilną, pozwolę sobie nie wchodzić w pewne tematy, ponieważ nie mam wiedzy, więc trudno, żebym w tym momencie się tym zajmował. Gdybym wiedział, że będę miał z tego tytułu pytanie, to bym się przygotował. Przepraszam, pozwolę sobie ewentualnie, jeżeli jest pan w stanie sprecyzować też na piśmie pytania, to z przyjemnością odpowiem. A jeżeli mówię, trzeba będzie najbliższą sesję, a może zrobić specjalnie temat związany z
z tematem zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, może przedstawić mieszkańcom. Jeżeli jest taki pomysł, to można oczywiście wprowadzić i w plan pracy Rady i na sesji zrobić taką fajną sprawozdawczość również z tego działu, bo to jest oczywiście ciekawe i dlaczego nie? Myślę, że wiele osób się tym interesuje. Natomiast prosiłbym pana dyrektora biblioteki w temacie, który tak samo mnie interesuje, bo też ostatnio zadałem pytanie, nie do końca uzyskałem odpowiedź. Proszę, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, pani radna Ewa, nie widzę pani radnej, nie wiem, tak do pleców ciężko się mówi. Odpowiadając na pani pytanie, chciałbym powiedzieć, że niestety tak, mieliśmy taki ambitny plan, żeby to w czerwiec zakończyć, natomiast no, jest dosyć dużo problemów związanych z dostawami materiałów wykończeniowych. I te terminy się wydłużają średnio od 5, 7 do 8 tygodni nawet przy zamówieniach i to wykonawca ma wtedy problem, żeby to skończyć. Natomiast optymistycznie chcielibyśmy to skończyć, przenieść się do końca września. Taki mamy. A zapytam jeszcze pana dyrektora, żeby uprzedzić pytanie radnych, a do kiedy jest umowa podpisana? Jaki jest termin zakończenia umowny? Koniec roku. Aha, dziękuję. Tego roku. Także no, niestety to nie mamy wpływu na dostawy materiałów i wykończeniowych. Także nie mamy na to wpływu zupełnie. Natomiast no, trwają prace wykończeniowe w tej chwili i związane z wyposażaniem. No, chcielibyśmy do końca września to zakończyć, czyli przenieść się również, tak? Czyli wrzesień przeznaczyć na przenosiny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A drugie pytanie pani Ewy było? Pasławki. Temat rzeka, niestety znajdujący się samorządowym kolegium odwoławczym znowu. Mamy cały czas blokadę przez Sempopol na jakiekolwiek ruchy związane z czymś, co chcemy zrobić nowocześnie i czysto i bezpiecznie. I mamy z tym problem duży. Pan radny Azarewicz na temat raportu, rozumiem, tak? Szanowny panie przewodniczący, ja mam pytanie do pana. W którym punkcie jesteśmy sesji? Czy to są już sprawy różne? Bo uważam, że rozmawiać powinniśmy na temat raportu gminy. A tutaj weszły sprawy różne. To coś jest nie tak. Uważam, że skończmy ten temat. Być może to już koniec prawie sesji. No nie wiem. Ale dobrze. Powinien pan to opanować i te pytania, które do spraw różnych, pan powinien kierować do spraw różnych. A te pytania związane z związane z raportem gminy powinny być. I uważam, że pytanie o raporcie gminy już zostało wyczerpane i przejdźmy do następnego punktu. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Tylko trudno przewodniczącemu przewidzieć, jak radny się zgłasza do dyskusji, co ma w tyle głowy. A panie, pół zdania przerywać, nie tego. Apelowałem o to do rady, żebyśmy się skoncentrowali na raporcie. Panie przewodniczący, gminy. Trochę to moja wina. Ja ze swojej strony też przepraszam pana radnego, bo ja zdecydowałem się odpowiadać na te pytania, gdy też mogłem prosić, aby były w sprawach różnych. Przepraszam serdecznie. No tak. Ja też nie będę prowokował do tych pytań. Dziękuję. Dobrze. Proszę państwa, zamykam. Dobrze, zamykam dyskusję na temat już raportu o stanie gminy. Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta wotum zaufania. Jest to projekt oznaczony numerem 1/39. Państwo otrzymali ten projekt. Chciałem tylko poinformować, że uchwałę o udzieleniu burmistrzowi miasta wotum zaufania Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady zgodnie z artykułem 28 paragraf 9 ustawy o samorządzie gminnym. Także bezwzględna wielkość głosów w przypadku naszej Rady wynosi 11. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/39? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się uchwała została podjęta. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła większość bezwzględną głosów. Przyjęła raport o stanie gminy. Gratuluję panu
burmistrzowie. Punkt 6 porządku obrad. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Sprawozdanie finansowe, informacje o stanie mienia komunalnego, opinię i wniosek komisji rewizyjnej otrzymali Państwo radni w materiałach. I tutaj również informuję, że cała procedura odnośnie złożenia sprawozdania z wykonania budżetu została zachowana. Komisja rewizyjna w terminie skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o wykonaniu budżetu miasta za 2020 rok oraz wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu za 2020 rok. Z Rejonowej Izby Obrachunkowej wpłynęła pozytywna opinia w sprawie przedłożonego przez burmistrza sprawozdania oraz pozytywna opinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi miasta absolutorium za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu. Jako że pan burmistrz już się odniósł przy dyskusji na temat, czy prezentując raport o stanie gminy, również odniósł się do sprawozdania finansowego za 2020 rok, zatem chyba pan burmistrz już tutaj nie przewiduje wystąpienia, ale otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok? Proszę bardzo. Jeśli nie ma dyskutantów, przystępujemy do głosowania uchwał. Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 2/39 i drugi projekt to jest udzielenie burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. To jest projekt oznaczony numerem 3/39. Te projekty uchwał Państwo radni również otrzymali. Również tutaj informuję, że uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium należy podjąć bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, co w naszym przypadku wynosi 11. Jest to opisane w artykule 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła uchwałę jednogłośnie. Poddaję pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. I również tutaj przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym wstrzymującym się. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Dziękuję. Gratuluję również panu burmistrzowi uzyskania absolutorium. Myślę, że jest czas na przerwę. 15 minut przerwy do 12:15. W punkcie 7a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 4/39. Proszę panią radną Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii Komisji Programowej Budżetu na temat projektu uchwały. Dobrze. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Dochody. Dział 758, rozdział 758-14. Zwiększenie o 34 457 zł planu dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających w 2020 roku. I to jest z podziałem na 14 760 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz z tytułu oszczędności przy realizacji modernizacji ulicy Sosnowej i Staszyca suma 19 697 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Wydatki. Dział 600, rozdział 613. Zwiększenie o 1 500 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla samorządu związaną z budową mostu. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że na ten cel miasto zaciągnie kredyt w wysokości 1 200 000 zł. Dział 630, rozdział 630.01. Zwiększenie o 5 100 planu wydatków na Bartoszyckie Centrum Informacji Turystycznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 710, rozdział 710.04, zwiększenie o 14 760, to co wcześniej mówiłam, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.04, zmniejszenie o 21 000 planu wydatków przewidzianych na wykonanie projektu termomodernizacji przedszkola, budynku przedszkola numer 6. Oferta złożona na to wykonanie projektu była niższa niż zabezpieczone w budżecie środki. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 921, rozdział 921.05, zmniejszenie o 5 100 planu wydatków. Jak już wcześniej mówiłam, tutaj będzie zmniejszenie z funkcjonowania bramy Lidzbarskiej i przekazania tych środków na Bartoszyckie Centrum Informacji Turystycznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4x39? Proszę o głosowanie teraz. Ma dwóch pań. Kończymy głosowanie jednogłośnie pozytywnie. Dwóch osób nie ma, tak? Dwóch osób nie ma. Nie ma, tak. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 7b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Jest to projekt oznaczony numerem 5x39. Tutaj również poproszę Panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały wraz z autopoprawką, którą Państwo otrzymali dzisiaj przed sesją. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany wieloletniej prognozie finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035 i tą autopoprawkę w czasie przerwy też przedyskutowaliśmy jako komisja i przyjęliśmy ją pozytywnie. Ta poprawka, autopoprawka w wieloletniej prognozie finansowej wprowadza nowe przedsięwzięcie na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 fragmentów miasta Bartoszyce i będzie to w wieloletniej prognozie finansowej na 2 lata. W 2021 roku jest to suma 21 500 zł i w 2022 21 500. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5x39? Proszę o głosowanie teraz. Głosujemy wraz z autopoprawką oczywiście. Jednogłośnie pozytywnie. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 7c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie otrzymali Panie i Panowie Radni. Jest to projekt oznaczony numerem 6x39. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6x39? Proszę o głosowanie teraz.
Pan przewodniczący nie głosuje? Głosuje, tylko coś nie... To jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Projekt 7, punkt 7d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie na terenie gminy miejskiej Bartoszyce z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021. Jest to projekt oznaczony numerem 7/39. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pani radna Lucyna Jędryczka. Ja mam pytanie do projektodawcy tej uchwały. Czy przedsiębiorcy, którzy są wymienieni w tej uchwale, to są przedsiębiorcy, którzy prowadzą zakłady gastronomiczne i korzystają z właśnie tego pozwolenia, czy też to są sklepy, które prowadzą sprzedaż alkoholu? Proszę o odpowiedź. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Projekt uchwały dotyczy tylko i wyłącznie osób, które prowadzą działalność gospodarczą i ze sprzedażą na miejscu. Nie są to sklepy, sklepiki, bądź które tam prowadzą i płacą koncesję, a prowadzą sprzedaż alkoholu. Chodzi tylko o restauratorów, hotelarzy i na tym lista się zamyka. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę, pan burmistrz. Bo tutaj głównie w zamierzeniu tej uchwały chodzi o te lokale, które były wyłączone zgodnie z ustawą covidową, które nie mogłyby prowadzić żadnej sprzedaży, a taką opłatę wniosły. Dobrze, proszę, panie burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, mieszkańcy Bartoszyc, ja tylko chciałbym poinformować, jak też w uzasadnieniu, które pisałem, bo opinii, którą przedstawiłem, że ta uchwała jest obwarowana błędem i prawdopodobnie będę musiał ją zaskarżać, bo nie jestem w stanie w tym momencie bez zmiany budżetu określić skutków finansowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem uchwały oznaczonego numerem 7/39? Proszę o głosowanie teraz. Dziewięć za, dwa przeciw, siedem wstrzymało się. Dziewięć za, dwa przeciw, wstrzymało się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 7e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Bema w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 8/39. Tutaj poproszę panią radną Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej na temat projektu uchwały. Wnioskiem o wydzierżawienie tego terenu zwrócił się właściciel nieruchomości położonej przy Bema 29, to jest przy Farbeksie, na której zlokalizowany jest market. Teren przyległy do powyższej nieruchomości stanowi własność gminy miejskiej Bartoszyce i jest wydzierżawiony obecnie właścicielowi nieruchomości przyległej na cele parkingowe bez możliwości zabudowy. Właściciel nieruchomości planuje usytuowanie namiotu o wymiarach 10x12 metrów. W celu umożliwienia lokalizacji namiotu na dzierżawionym gruncie, część terenu oddanego w dzierżawę na cele parkingowe o powierzchni 30 m2 zostanie przeznaczona do wydzierżawienia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z możliwością ustawienia namiotu. Pozostała część pozostania w dzierżawie na cele parkingowe. Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 8/39? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 7f porządku obrad.
projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę miejską Wartoszyce. Otrzymali wszyscy państwo radni. Jest to projekt oznaczony numerem 9/39. Również to poproszę panią Ewę o opinię na temat projektu uchwały. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przedstawił projekt porozumienia, które uwzględnia finansowanie zadań dotyczących prowadzenia w 2021 roku spraw związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy miejskiej Bartoszyce, przewidując dotację celową w wysokości 2,5 tysiąca złotych, która pozwoli na utrzymanie tych obiektów na względnym poziomie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9/39? Proszę o głosowanie teraz. Pozytywnie, jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 8 porządku obrad. Informuję państwa, że w okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania i wnioski zgłosili. Pan Tadeusz Azarewicz, wniosek formalny w sprawie budowy krytego basenu pełnowymiarowego w naszym mieście. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. Pani Katarzyna Basak, w sprawach wydzierżawienia ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Odpowiedzi nie udzielono. Usunięcia porzuconego pojazdu przy ulicy Sołockiego 28. Odpowiedź udzielono na piśmie. Czy są jakieś uwagi odnośnie otrzymanych odpowiedzi? Czy one są satysfakcjonujące dla autorów interpelacji? Jeśli nie ma zastrzeżeń, przejdziemy do następnego punktu porządku obrad. To jest punkt 9. Sprawy różne. Informuję, że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęły żadne pisma które mógłbym przedstawić dla państwa. Otwieram dyskusję w sprawach różnych. Pierwsza była pani Elżbieta Zabłocka, później pan Tadeusz Azarewicz, a później pan Kapuściński. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie burmistrzu. Ja mam pierwsze pytanie dotyczy i zadam je dokładnie tak samo, jak prosili mnie, żebym zadała mieszkańcy. Czy u nas jest nowa moda na irokersa w Bartoszycach? Dlatego, że nasze koszenie trawy właśnie zaczęło tak wyglądać, że zostawiane są pasy przez środek. I ten pas już jest naprawdę długo, ja już alarmowałam wcześniej, bo tydzień temu chyba dzwoniłam albo dwa, nie kojarzę, bo to jest w tej chwili tak mi szybko życie płynie ze względu na koniec roku, że nie bardzo pamiętam. I niestety w dalszym ciągu ten pas jest nieskoszony, a oprócz tego jeszcze są pozostawiane takie naprawdę duże kępy na tym terenie, gdzie jest skoszone. Także prośba od mieszkańców, żeby to uporządkować, no bo wygląda to naprawdę niefajnie. Druga rzecz dotyczy również trawy, która jest przy naszym pięknym napisie Bartoszyce. Mamy z jednej strony skoszony trawnik, natomiast po drugiej stronie ten trawnik jest po pas i tak jak ktoś jedzie, to naprawdę niefajnie to wygląda. Także jest to naprawdę malutki skwer. Nie wiem, czy jest to nasza własność, czy jest to może własność prywatna. Ale bo, że tak powiem, dochodzi do prawie do kwiaciarni, a więc dobrze by było, żeby to też było uporządkowane. I moja trzecia taka prośba, ponieważ zbliżają się nasze Międzynarodowe Dni Bartoszyc, to ja mam taki pomysł, który już wcześniej przedstawiałam, ale jakoś to umarło przez ostatnie lata, do pana dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury, który będzie organizuje co roku. Może pokuśmy się w tym roku o taką sytuację, żeby pan dyrektor po prostu pomyślał w momencie tworzenia budżetu, co chciałby, kogo chciałby zaprosić jako gwiazdę na następny rok. Żeby zrobił z tego, słucham? Ta sugestia, przepraszam, że przerwy była rozważana przez nas, ale pandemia nam nie pozwoliła. Nie byliśmy pewni, czy w ogóle Dni Bartoszyc się odbędą. Ja rozumiem, ale jeżeli już tworzymy budżet, ja przepraszam, podniosę, bo schylam się, a mi jest niewygodnie się schylać. Nie z tej strony podnoszę, o tak.
Ale może, jeżeli te pieniążki by zostały, bo by się okazało, że nas zamkną, no to przecież nie ma problemu, naprawdę w mieście mamy kupę różnych innych rzeczy, które, na które będziemy mogli przeznaczyć. Ale wówczas wiedzielibyśmy, jaką kwotę w budżecie na te Dni Bartoszyc ująć, a nie, my idziemy zawsze odwrotnie, że dajemy 50 tysięcy, pan dyrektor musi się starać na to, żeby w tej kwocie się zmieścić, a potem mieszkańcy narzekają, że nie ma gwiazd. To może pójdźmy w drugą stronę, tak? Że poszukajmy, popatrzmy, jakie gwiazdy byśmy chcieli zaprosić, może zróbmy sondaż, ale do momentu tworzenia budżetu. I wtedy my już zadecydujemy, czy możemy taką kwotę przeznaczyć w następnym roku, czy nie, ale będziemy mieli jakiś punkt odniesienia. Także to jest moja taka propozycja, myślę, że w miarę rozsądna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Azarewicz. Szanowny panie przewodniczący, pan dokonał uniku. Skoro zgłosiłem wniosek formalny na piśmie, ten wniosek należy poddać raz, że przedstawić go całą treść, żeby radni i mieszkańcy mogli słyszeć i druga sprawa, poddać go pod głosowanie. A nie pan mówi, że nie udzielono odpowiedzi. Odpowiedź może wpłynąć później, ale wniosek należy podać pod głosowanie i wtedy po prostu będzie wiadomo, co jest grane, a wniosek mówi tak, żeby nie od razu, tylko stopniowo. Zresztą w treści wniosku jest wszystko opisane tak, jak powinno być. Dziękuję. Dziękuję. Od razu spieszę donieść, panie radny, że brzmienie wniosku formalnego, jak wygląda, ma wniosek formalny, opisane jest w statucie. Pana pismo, o których pan mówi, nie spełniało wniosku formalnego, zatem z przyczyn formalnych nie mogłem go poddać pod głosowanie na sesję Rady Miasta. Wniosek formalny to wniosek o zmianę w porządku obrad, o przerwę, o takie drobiazgi, tam literalnie wymienione w statucie jest, jak są wnioski formalne i dlatego pana wniosek, a pan pisał o to, żeby wybudować basen w Bartoszycach, oczywiście bardzo, bardzo ważny wniosek, ale nie mogłem go po prostu dlatego, że z wymogów formalnych nie mogłem go poddać pod głosowanie na sesji. Panie przewodniczący, proszę pominąć formalny i podać jako zwykły wniosek. Krótka sprawa, jest wyjście tylko woli chęci. Nie, 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 panie radny. Nie. Szkoda, że dyskutujemy. Szkoda, że dyskutujemy to na sesji, bo taki zamysł, taki pomysł, żeby budować basen, to oczywiście muszą być na to środki, muszą być zgromadzone w budżecie i to może być wniosek jedynie do Komisji Budżetowej przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok. Dlatego w tej chwili nie poddam pod głosowanie tego, bo nie widzę takiej możliwości ani potrzeby. Nie będziemy, nie, no teraz po pierwsze to nie mam tego wniosku, a po drugie, no po prostu taka jest procedura, tę procedurę, której pan proponuje, jest niezgodna ze statutem i dlatego nie będę tutaj robił wyjątków. Momencie, chwileczkę, pan radny Karol Kapuściński się zgłasza, później pan radny Sarzyński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Panie Dedusze, jakby Pan troszeczkę tak mógł mi nie przeszkadzać, bo mógłbym prosić to. Dziękuję. Panie Burmistrzu, nie wiem, może to już jest naprawione, nie wiem, na dniach, ale kilka dni temu przechodziłem ulicą Bema, tam nie ma oświetlenia między rondem a szkołą numer 7 podstawową. No na drodze krajowej, no nie ma tego oświetlenia w noc od 23 tam akurat. Jeszcze mam pytanie, ponieważ ostatnio przejeżdżałem gdzieś tam rowerem, widziałem na ulicy Inwestycyjnej, jest tam budowany jakiś obiekt i chciałbym się dowiedzieć, czy burmistrz wie, jaki profil działalności tam na tej Inwestycyjnej powstanie dla mieszkańców, żeby widzieli, jaka działalność może tam powstać. Ale to bliżej drogi czy dalej drogi? Tutaj zjazd w prawo i na tym skrzyżowaniu. Od razu? Tak. To tam Chamiesny był.
temat przetwórstwa mięsnego, bo następny jeszcze jest sprzedany teren na przetwórstwo drzewa, o tak powiem. To już dziękuję, to już odpowiedź myślę jest dobra. I mam takie pytanie, ponieważ trochę ostatnio jeżdżę po różnych miastach, byłem w Lidzbargu Welskim i widziałem tam identyczną scenę jak naszą i na tej scenie, tutaj na Placu Konstytucji 3 Maja, i na tej scenie jest Telebim i jest strefa kibica zrobiona. Czy jest możliwość, nie wiem, z wykorzystaniem na przykład projektora jakiegokolwiek, czy tu z Domu Kultury, czy jakiegoś innego, żeby zrobić strefę kibica ogólnodostępną na finały chociażby? Takie mam pytanie, bo w innych miastach funkcjonują strefy kibica. Koszt strefy kibica, które były wyceniane na ostatnie mistrzostwa, to około 150 tysięcy ze wszystkimi licencjami. To już informuje, jaka jest możliwość zrobienia przez osobę, przez podmiot, przepraszam, publiczny. Podmioty prywatne wykupują licencje za mniejsze pieniądze, oklejają się i taka strefa kibica istnieje między innymi w jednym z ogródków, z tego co wiem, u nas, więc jest tam naprawdę fajnie, tłumnie, ludzie się skupiają, cieszą, ale fajny temat, tylko warto to by było wpisać zakup tego typu telebimów ewentualnie w budżet, które mogą nam się przydać do wielu rzeczy, bo ja mówię o wypożyczeniu, bo zakup z telebimu to może być kwota jeszcze wyższa przy takim dużym telebimie. Przepraszam, pozwolę sobie już, bo już tak, się wleciłem, panie przewodniczący, przepraszam, bo tak dzisiaj może przez te wszystkie dla mnie pozytywne rzeczy i dla moich pracowników, tak, jestem jakiś taki rozluźniony. Droga krajowa, brak oświetlenia, to też od razu odpowiem, że sprawdzę, bo nie docierało do mnie, chyba że już pan Czesław wie, proszę. Jest robiona od wczoraj, więc idealnie pan trafił w moment, w którym jednak jest to robione, czego się cieszę. Ale pani radna Elżbieta Zabłocka, irokezy w Bartoszycach, widać, burmistrz taki młody nie ma i skosił się tak, jak powinna trawa wyglądać. Przesadzam troszeczkę, może trochę więcej zostawić. Ale rozumiem, ten błąd będzie naprawiony. Przepraszam za podmioty, które zajmują się koszeniem. Wiem, że pan burmistrz Krzysztof Hećman skierował dość twarde pismo do prezesa jednej ze spółek, która się zajmuje zielenią w temacie i reakcja zaczęła być dość konkretna. Wiem, że będzie dokupowany sprzęt, żeby właśnie tych pozostałości nie zostawiać, bo czasami, powiem tak, pracownik jedzie dużą kosiarką, a drugi nie poleci pod kaszarką i zostają takie właśnie problemy i rozumiem to, będziemy starali się, że ta estetyka miasta była coraz lepsza. Podchodzimy do tego, może czasami się wydaje dość dziwnie, ale będzie lepiej, nie będzie gorzej, będzie lepiej. Ale też tutaj w tym momencie od razu apel do mieszkańców Bartoszyc, nie wrzucajcie wszystkiego, co możecie w te trawy nasze, większe, niższe, bo przy koszeniu to butelki nam latają, części wszystkiego po prostu po całym mieście. Masakra. Proszę mieszkańców, macie możliwość wyrzucenia śmieci. Niekoniecznie musicie za przeproszeniem zrobić to w trawę. Jest wiele miejsc. Brakuje koszy, jak niektórzy mówią, ale też no, jak się idzie z jakąś butelką rążady, nie wierzę w to, że ktoś nie może te kilkaset metrów wracając do domu przenieść tej butelki, czy mieć w reklamówce i wyrzucić nawet do zbiorczego miejsca na odpady. Gdzie na Kęczyński, w którym miejscu? Ja pani powiem, jak były kosze. To mieliśmy niedzielę, najpiękniejsze miasto w Polsce było przez niedzielę. Po prostu ja wolę te odpadki, które tam spadną i pracownik zbierze przez weekend, bo to ich niewiele jest, niż ja dostanę komunalne z rana w niedzielę ptaki mi to rozdziobił, ja będę zbierał z rzeźników jeszcze. Po prostu jest to masakra. Ludzie nie noszą śmieci, niestety część mieszkańców nie nosi śmieci, czy z lenistwa, czy że wypuszcza dzieci do tych zbiorczych obudów, tylko wrzucają, gdzie popas. Jeżeli potrafią wcisnąć, co mamy na Starówce, na rewitalizacji, wcisnąć pod to, albo odkręcić nawet tą blachę, wcisnąć i zakręcić tą blachę, im się to chce zrobić, niż pójść, ja nie rozumiem już tego, to jest po prostu dla mnie fenomen, no. Ale no, mamy takich, którzy po prostu, nie wiem, chyba może to na złość robią, bo coś im się nie podoba w tym mieście i to jest forma protestu. Mam nadzieję, że nie, bo taki sobie bym nie życzył. No to tak to niestety jest. No Koszeńca już zwróciłem uwagę. Czy pan dyrektor BDK-u jest na miejscu? Czy gdzieś już jak tam sobie może gdzieś w zaciszu
pokoju. Nie, no nie gra, raczej spokojnie pracuje. No ale ja się troszeczkę odniosę, zresztą się bezpośrednio troszeczkę odniosłem. Zgadzam się, byłoby to fantastyczne, gdybyśmy mogli kształtować już w okresie budżetu, ale proszę, pan dyrektor się odniesie i potwierdzi, że byłoby to chyba świetne, gdybyśmy mogli już w okresie budżetu, projektowania budżetu myśleć o gwiazdach. Tak jest, ja bardzo dziękuję dla pani radnej za poruszenie tego problemu. Faktycznie co roku z tym się spotykamy i są takie niedomówione sytuacje. My staramy się jak najlepiej, przyznawany jest dla nas budżet. Staramy się ten budżet, dysponować tym budżetem w bardzo oszczędny sposób, tak? Ale taki też, żeby po prostu spełnić wymogi imprezy o mianie Dni Miasta. Szanowni Państwo, byłoby świetnie, gdybyśmy mogli właśnie wcześniej planować te gwiazdy, wcześniej zaplanować ten budżet, bo no mamy z tym problem, no. Dobrze. Robimy ankietę w mieście, zobaczymy. Z tą ankietą wiadomo, różnie bywało. Tutaj poprzednia pani dyrektor Katarzyna Basak robiła ankiety. Wiemy, jaki chaos też wynikał, prawda, z tych ankiet ilu mieszkańców, tyle głosów, no. No tak. I tyle zespołów. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Panie burmistrzu, szanowna rado, pani przewodniczący. Podczas dzisiejszej sesji pan burmistrz tutaj dwa razy zachęcał nas, żebyśmy uczestniczyli i składali wnioski do komisji, ponieważ projekty się wyczerpują i trzeba byłoby tworzyć nowe projekty. Więc ja, korzystając z tego, chciałbym złożyć wniosek do Komisji Budżetu w sprawie przebudowy sieci kanalizacyjnej przy ulicy Młynarskiej i Jagiellończyka. Nie będę tutaj oryginalny. Burzówki. Tak, sieci kanalizacji burzowej. Kanalizacja to jest kanalizacja. To jest burzowa. Kanalizacja burzowa to jest ogólne pojęcie. Jest kanalizacja sanitarna, jest kanalizacja burzowa. Ale już nie czepiajmy się. Na pewno są to kanały, więc już tak, coś w tym tak, jest wspólne. Tak. Dzisiaj na sesję przyszli przedsiębiorcy i mieszkańcy. Z wiadomych względów nie mogli uczestniczyć w sesji. Z tego co wiem, zostałem poproszony tam do nich, z tego co wiem, to są umówieni z panem burmistrzem, także zaprosiłem. Także składam to nie tylko w swoim imieniu, ale też i tych przedsiębiorców, bo sytuacja naprawdę nie jest fajna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mogę jeszcze bardzo jedno proszę. Zdanie, panie przewodniczący, panie radny Ryszardzie Sarzyński. Ja mam nadzieję, że wśród tych przedsiębiorców jest również właściciel tego terenu, przez który by to przebiegało, bo wtedy byłaby szansa jakiejś konstruktywnej rozmowy, a nie tylko osób, które są pod wynającymi, załóżmy ten budynek i korzystymi. Mam nadzieję, że jeżeli byłaby szansa, jakby pan radny skontaktował się również z właścicielem tego terenu, jakby on przyszedł razem z państwem i może z panem radnym na takie spotkanie, byłoby idealnie, bo to myślę, że to byłoby dobry temat i wtedy można by porozmawiać, bo pamiętajcie, że jeżeli byśmy coś projektowalibyśmy to przez teren prywatny. Ja to rozumiem, panie burmistrzu. Sam jestem tam właścicielem i jestem w stanie, że tak powiem, wyrazić zgodę na to, żeby przeprowadzić to przez moją posesję, ale też należałoby uwzględnić jakieś obecnie doraźne prace. My proponowaliśmy szereg. Pierwsza rzecz to wybicie dziury w osadniku, który jest przed separatorem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie wpuszczenie wody między ulicą, między budynkiem dawnego domu usług, a młynem. Po prostu trzeba byłoby przepust tam
obojętnie jaki przepust, puścić i puścić to w ulicę Młynarską, oczywiście obniżając krawężnik na końcu ulicy, żeby innych nie zalewało. To są działania doraźne, które nie wymagają wielkich kosztów, wielkich nakładów, dopóki nie zostanie zrobione to, że tak powiem, uczciwie i zgodnie ze sztuką jakąkolwiek, czy to budowlaną, czy krecią. Dziękuję. Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Darski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Chciałbym dopytać, bo poruszałem temat na poprzedniej sesji, czy jest jeszcze jakaś decyzja podjęta odnośnie tego budynku, który jest i placu, który jest przy Młodzieżowym Domu Kultury, bo to jest taki budynek zabity deskami, on wygląda, wjeżdża się niby do centrum miasta i tak trochę nieładnie to wygląda. Tu mówiliśmy o kosmetyce pomników, różnych miejsc, ulic i tak dalej, które robi ZGO. W tym temacie też wspominałem, że jeżeli na pomniku czy na tablicy pisze, że ufundowali to mieszkańcy miasta, no to przy okazji mycia tych pomników, tych tablic, dobrze by było uzupełnić te napisy, bo to chyba nie jest jakiś wielki problem, żeby one jak gdyby po prostu były, a nie były tylko otwory, czy dziury, czy linie, gdzie te napisy są. To chyba dużo roboty nie będzie. Słyszałem w mieście mówią, że BEDEK i MDEK ma być jedną jednostką. To znaczy z kręgów zbliżonych do starostwa powiatowego, czy może to jest jak gdyby opcja, czy propozycja starostwa, żeby MDEK przekazać, czy coś w tym temacie, są prowadzone rozmowy, czy idzie to, w jakim to kierunku idzie i czy to w ogóle jest realne. Dziękuję bardzo. I może jeszcze pani radna Adamczyk i wtedy pan burmistrz się odniesie do... Szanowni Państwo, ja bym chciała zadać pytanie do pana dyrektora Domu Kultury. Czy BEDEK organizuje jakieś półkolonie bądź jakieś zajęcia dla dzieci w czasie wakacji? Pytają mnie też mieszkańcy Bartoszyc. Nie mają co niektórzy z dziećmi co zrobić, nie wszyscy wyjeżdżają, więc takie pytanie do pana dyrektora. Dobrze, to co, to może tą część pytań. Jędrysz. Pan Ryszard Sarzyński, kanalizacje burzowa, w sumie na bieżąco sobie odpowiadaliśmy, tak, więc tutaj nie będę poruszał. Chcę tego spotkania i na piśmie, jeżeli była możliwość, też bym prosił, jeżeli usłyszę jeszcze, że są jakieś rozwiązania doraźne, o których pan powiedział, jest pan w stanie opisać, to jest dla mnie duża wskazówka i pomoc też dla moich pracowników, żeby może te rozwiązania doraźne już zastosować przed ewentualnie konkretnym projektowaniem i wchodzeniem w tereny prywatne, o których mówiliśmy. Pan Witold, budynek przy MDK, wspominałem na ostatniej sesji, że jeżeli wszystko dopniemy do końca i otrzymamy budynek policji i państwo zgodzą się, żebyśmy go otrzymali, ja będę planował też za państwa zgodą przekazać ten budynek na cele wzmocnienia roli DPS-u razem z tym terenem, który jest z DPS-em. O to mnie prosił już wcześniej pan starosta Wojciech Prokocki w tamtej kadencji. Ufundowali mieszkańcy, gdzie tej tabliczki brakuje, bo nie usłyszałem do końca. Że ufundowali, tej tabliczki brakuje, czy ona jest, bo... Znaczy nie chodzi o to, że brakuje, po prostu jest tablica przy dawnej Morenie i tam już tym srebrorem, tego srebroru już nie ma napisu. Tu jeździł człowiek, który pisze książkę o Bartoszycach, o historii Bartoszyc z lat 80. i on też to zauważył. Mówił, to jest na prywatnym budynku? Tam, gdzie jest Dom Pomocy Społecznej. Na MOPS-ie? Na MOPS-ie. Na MOPS-ie. I podobna sytuacja jest przy kamieniu poświęconym księdzu, błogosławionemu księdzu Jerzemu. Dobrze, no to dziękuję za zgłoszenie. To nie jest problem uzupełnić po prostu te. Myślę, że spokojnie to uzupełnił. Dziękuję serdecznie. No to proszę to zanotować. Czy pani dyrektor MOPS-u notuje u siebie, a u nas, ja proszę jednak, bo techniczno-komunalny też niech zanotuje. Dziękuję serdecznie. Połączenie BDK-u i MDK-u.
No, drodzy Państwo, jeżeli decyzje nie zapadają, to trudno o nich mówić jeszcze, tak? A jeżeli krążą plotki, ja słyszałem, że bardzo ciekawe krążą plotki, że jak się ja kłócę ze swoją małżonką, to dzieci na balkon wystawiam, więc różne plotki krążą po mieście, co jest oczywiście wierutną bzdurą, bo nawet się za bardzo nie kłócimy, ale inny temat, ja powiem tak, plotki mogą być. Ja wnioskowałem i oficjalnie prosiłem pana starostę o wskazanie mi możliwości rozszerzenia działalności BEDEK-u, ale nie wskazywałem i nie mówiłem o połączeniu MDEK-u z BEDEK-iem. Nie oznacza to, gdyby do czegoś takiego doszło, co mi osobiście w żaden sposób by nie przeszkadzało, aby taka instytucja działała wspólnie dla dobra mieszkańców miasta i powiatu. Natomiast jest to w tym momencie jeszcze plotka. Dziękuję. Pan radny Lipiejko, proszę bardzo. Drodzy Państwo, ja tu mam, co prawda dostałem jakieś tam odpowiedzi w międzyczasie odnośnie ulicy Chopina, rozumiem, że tam jest sprawa wyjaśniona odnośnie tych różnicy poziomów, tutaj tak, odnośnie zalewania piwnic, też z panią kierownik rozmawiałem, coś tam jest, jakieś porozumienie, świetnie. Sprawa następna, kiedyś tam zadawałem takie pytanie odnośnie fabryki mebli, czy coś wiadomo, co z tym obiektem się dzieje, czy to zostaje w ogóle jakby, nie zaobserwowałem takim jakichś ruchów w ogóle w tej fabryce. A przede wszystkim interesuje mnie to, czy za ten obiekt i za ten teren jest płacony podatek. Tak samo jak podatek za teren w przypadku szpitala. No dwa miejsca, które powoli legną w gruzach. Jeżeli są podatki jeszcze pół biedy, jeżeli tych podatków nie ma, to będzie podwójny problem. Wcześniej kiedyś też jakby chyba interpelację taką pisałem odnośnie zmiany ograniczenia prędkości i tam innych rzeczy na terenie przy szkole podstawowej numer 4. Nie wiem, czy to już coś wiadomo odnośnie zarządu dróg. No właśnie, ale nie wiem nic na ten temat. I ostatnia sprawa to ta uchwała, co głosowaliśmy na temat zwolnienia z koncesji, jestem trochę taki zniesmaczony, bo na początku jak rozmawialiśmy tutaj jeszcze jak była pandemia i był naprawdę ciężki czas, było większe takie zaangażowanie wszystkich i wszyscy byli jakby za tym, żeby pomóc tym przedsiębiorcom, a w tej chwili tak trochę jestem, no nie wiem, jeszcze tutaj burmistrz wspomniał o zaskarżeniu, to w ogóle tak naprawdę proszę mi wyjaśnić, o co chodzi, czy my możemy się starać, czy ci przedsiębiorcy mogą się starać już te wnioski składać, żeby czy czekać na co, nie wiem, bo tak trochę tutaj zwątpiłem. Niby zagłosowana jest uchwała za, a już zanim coś zaczęliśmy działać, to jest przeciw. Także tutaj z jednej strony w imieniu tych przedsiębiorców dziękuję za to, że radni zagłosowali, chociaż ciężko było, ale z drugiej strony obawy jakieś niepewne takie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Lucjana Jędryszka, proszę. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za udzielenie mi w końcu głosu. Ja przede wszystkim, proszę państwa, chcę powiedzieć tak, bo chciałam to powiedzieć, jak pan dyrektor Bartoszewskiego Domu Kultury był przy głosie. Budżet uchwalaliśmy w tamtym roku w okresie pandemii i w okresie bardzo silnych zaostrzeń pandemicznych. Wiedzieliśmy o tym, że Bartoszewski Dom Kultury ma wszystkie działania jak gdyby wstrzymane. Proszę Państwa, mówicie ciągle o tym, że nie można było zaprosić gwiazdy, bo obcięte zostało, Państwo też zresztą nad tym budżetem głosowali, pieniądze na działalność Bartoszewskiego Domu Kultury. Jako przewodnicząca Komisji Budżetu, no muszę się tutaj wypowiedzieć w tej sprawie. Co sesję zmieniamy, mamy możliwość zmian w budżecie, prawda? Jeżeli państwo by doszli do wniosku, że trzeba te pieniądze jak gdyby dołożyć do Bartoszewskiego Domu Kultury i państwo by to przegłosowali, ja tutaj nie widziałam żadnego problemu zmian w budżecie, bo takie zmiany co sesję głosujemy. Dziękuję. To tyle, co dotyczy Bartoszewskiego Domu Kultury, a moje pytanie jest takie, panie burmistrzu, jak można. Wiemy o tym, chyba to jest prawda, że Arsenał, nasza ruina, która stoi przy Placu Zwycięstwa, zmieniła właściciela, że właściciel Bartisu przekazał to
komuś innemu w użytkowanie. I moje pytanie, czy jest coś wiadomo, czy ten ktoś będzie coś z tym obiektem robił? Ja wiem, że to jest prywatne i ten, ale może państwo jako władze miasta wiedzą coś na temat tego obiektu. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Nazarewicz, proszę. Panie przewodniczący, pan mówi, że nie posiadasz pan pisma. To znakiem tego, że po prostu przyszedł pan nieprzygotowany. Ale ja wniosek swój odczytam. Pozwolicie państwo. A mianowicie wniosek formalny dotyczy budowy basenu ukrytego pełnowymiarowego w naszym mieście. Szanowny panie przewodniczący Rady Miasta Stanisław Dubicki i szanowny pan burmistrz Piotr Petrykowski oraz szanowna Rada Miasta Bartoszyce, składam wniosek formalny, który dotyczy budowy krytego basenu w naszym mieście. A mianowicie dotyczy wykonania projektu basenu, którego posiadają ościenne miasta, wybrać najlepszy. To chodzi, żeby wybrać najlepszy. Następnie powyższy basen powinien zostać wybudowany w okolicy Nowowiejskiego i Zamkowej, ponieważ tam jest w pobliżu uzbrojony i nie wymaga z wymaganymi przyłączeniami. Następnie przeprowadzić rozmowę z panem posłem Adamem Ołdakowskim, aby pomógł pozyskać pieniądze z Ministerstwa Kultury i Sportu, aby w tej kadencji rozpocząć budowę powyższego basenu, ponieważ taki jest potrzebny dla naszego miasta, aby wyjść z zaściankowości Warmii i Mazur, by się rozwijała kultura i sport. Proszę o głosowanie na ten temat, podać wniosek. Szanowny państwo, jeszcze tak woli, od nas Bartoszyc w piłce siatkowej gra człowiek, po prostu chłopak, który w suwalskiej drużynie, który zajmuje, suwalska drużyna siatkowa zajmuje dobre miejsce. Następnie gra następny chłopak, mogę powiedzieć, kolegi syn, Marcin Kozłowski, który został po prostu włączony do gry międzynarodowej. W tej chwili będzie grał jutro ze Szwecją. To też liczę na następcę Lewandowskiego. Szanowni państwo, taki basen, kto wie, może też u nas przyniesie jakiegoś człowieka, czy panią, czy pana, który też zajmie dobre miejsce. To jest dla nas po prostu reklama. I takich rzeczy powinniśmy korzystać. A nie patrząc przez pryzmat ciemnoty. Powiem krótko. Znajomi z ościennych miast, jak spotkają, mówią: a cześć, co słychać? Jak u was handel kwitnie? No doskonale, ale za ścianą jak kwitnie. Szanowni państwo, wystarczy pójść między Biedronko a Stokrotko, jest ściana i stoją ci handlarze. Szok. Wystarczy popatrzeć naprzeciw Biedronce, stoi gość w reklamówce, handluje. Wiecie państwo czym? Wystarczy, że jeden rowerem rano przyjeżdża z torebeczką i wieczorem. Co on dowozi? Sobie odpowiedzcie państwo sami. To jest właśnie, nazywają ludzie spoza Bartoszyc, za ściankowością miasta. Dziękuję. Dziękuję. Zarzutu, że jestem nieprzygotowany na sesję, nie przyjmuję. Proszę pani radna Pisarska, proszę bardzo.
Chciałam zadać pytanie w temacie Bartoszyce Zielone Miasto. Otóż mamy taki piękny konkurs i nagradzamy mieszkańców za pielęgnowanie terenów zielonych. To jest problem, który chcę, o którym chcę opowiedzieć. Już swego czasu pani Elżbieta Zabłocka zgłaszała na wniosek mieszkańców. Teraz zostałam zobligowana i poproszona o to, żeby jeszcze raz zapytać o to, bo na sesji, na której pani Elżbieta Zabłocka zgłaszała problem, powiedziano, że zostanie zamontowana kamera na lodowisku miejskim, celem takim, żeby można było monitorować ten teren. Więc pytanie moje jest, czy ona już została zamontowana? Jeśli nie, to kiedy zostanie zamontowana? I drugie pytanie odnośnie Bartoszyckiego Domu Kultury, ponieważ pani Joasia zadała pytanie, na które ja również chciałabym znać odpowiedź, a które pozostało bez odpowiedzi. To jest na terenie czy miast, czy gminy, czy porównując Lidzbark Warmiński, czy gminę Bartoszyce latem, czy też nawet biorąc pod uwagę, że była pandemia i osoby nie mogły się spotykać, więc może należałoby wykazać się trochę kreatywnością i zorganizować te zajęcia, przynajmniej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, żeby podtrzymywały relacje. I tutaj bardzo bym prosiła o to, żeby takie zajęcia zostały przygotowane, zrobione, tym bardziej, że przypominam, że swego czasu, gdy dyrektorem była pani Katarzyna i tutaj klub, zapomniałam, jak się nazywacie, dziewczyn, gdzie też macie te boiska, czy też wesołe osiedla, czy tego typu formy, skoro nie robiliśmy, bo jednak, proszę Państwa, to, że jest 23 kół zainteresowań, wcale nie znaczy, że 23 rodzaje kół zainteresowań działały przez czas pandemii, bo one po prostu nie działały. Więc tutaj może po prostu ten czas i te pieniądze, które jak gdyby no, powinny być skumulowane, może przeznaczmy na dzieci i młodzież, żeby zorganizować im coś fajnego i żeby w tym temacie wykazał się dyrektor. I czy może coś takiego planuje? Dziękuję. Dziękuję. To co może jeszcze, bo jeszcze troje radnych myślę, można że... to... Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tak się trochę zebrało. Nie wiem, gdzie utkwiło, mówię do pana radnego Zbigniewa Lipiejko, gdzie utknęło pismo zarządu. Ono jest co prawda dosyć świeże, dotyczące ograniczenia, niezgody na ograniczenie ruchu. Nie wiem, czy to było do policji, czy do zarządu pisane dróg wojewódzkich. Wiem, że było negatywne, bo ja je widziałem. To proszę sprawdzić, żebyśmy mogli panu radnemu odpowiedzieć, bo to na jego wniosek było przecież wysyłane. Ja powiem, jeżeli chodzi, dlaczego będę musiał zaskarżyć tą uchwałę. Nie dlatego, że się z nią jakby formalnie w jakiejś tam części zgadzam czy nie zgadzam. To jest jakby mój własny światopogląd, ale ze względu na to, że nie ma określonych skutków finansowych. Nie ma określonych, z jakich pieniędzy budżetu mam przeznaczyć na ten cel te kwoty, bo jeżeli to jest z przyszłych pieniędzy, ja nie wiem, czy ja sprzedam budynek, więc jak, w jaki sposób mam tą uchwałę zrealizować? No, dla mnie to jest po prostu coś nierealnego, dlatego proszę się nie obrażać. Ja nie mogę z nierealnych środków realizować uchwał. No, nie mam ich, że tak powiem, wykazanych. To jest jakby ten główny problem. I nie chodzi o to, czy ja w tym momencie jestem przeciwko, czy nie, tylko kwestia samej zasadności wykazania kwot. Można było poszperać w budżecie, można było zajść do skarbnika. No, jakoś taką podstawową rzecz na początku zrobić, zanim pisać projekt uchwały, to chyba tak by było najłatwiej. I wtedy nie byłoby takiego nietypowego głosowania, gdzie radni się nie wstrzymali dlatego, że pana radnego nie lubią, czy przedsiębiorców, ale chyba ze względu na mój głos, który jakby no, zaprzecza pewnej idei, która tutaj miała być osiągnięta. Pani Lucyna Jędryczka, BDK, co tam z BDK było? A przepraszam, fabryka mebli, szpital, z tego co wiem, to płaci podatki, fabryka mebli, nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć, ale myślę, że warto to sprawdzić. O, pan skarbnik jest w stanie odpowiedzieć, proszę. Szanowni Państwo, począwszy od 2019 roku nie płaci żadnych podatków, ponieważ oni są w stanie upadłości, no i zarządza tym syndyk. No, o tej fabryce tam na Drzewnej, tak? Tak, no to taka jest sytuacja. A szpital płaci na bieżąco. Szpital płaci, bo ja nie zgodziłem się na zwolnienie, bo przecież zwolnienie występowało.
Arsenał. Nie wiem, czy tam już jest trzeci właściciel, ciężko mi powiedzieć, bo tam cały czas są ruchy te właścicielskie. Nie wiem, czy to jest po prostu przechodzenie z właściciela na właściciela, ale powiem szczerze, ja nie powinienem tego mówić, bo zaraz będę miał, że kogoś pomawiam, więc więcej nie powiem. I bez nazwisk, nie daj Boże. To jeszcze nie koniec, oczywiście już odpowiadam. No, ale... Do mikrofonu niech pan mówi, bo się nie nagrywa. Coś też wymaga wyjaśnienia. Że tam, odnośnie tego Arsenału, tam jest zajęty pas drogowy. Wiem, że jakaś sprawa się tam toczyła. Czy coś wiadomo, w tym temacie? Cały czas się toczy i wnioskujemy cały czas do byłego właściciela o to, aby za ten okres, w którym się to rozpoczęło, zapłacił. Wnioskujemy, decyzję podejmujemy. On zaskarża, to jest różnie traktowane. A później do sądu z nami idzie. To jest takie... No ja też nie powinienem mówić o rzeczach, które są no czysto z praktycznego procesowego tematu, jakby nie powinienem się wypowiadać. Mówię, że zostałem zaskarżony, że kiedyś jakieś nazwisko podałem. Na szczęście sprawa się jakby rozmyła, ale mimo wszystko no nie będę podawał większych szczegółów, bo, no bo nie powinienem. A natomiast no nie jest to sprawa prosta, tak? Nie jest to sprawa prosta, to powiem najprościej, bo jeżeli... ktoś nie chce za coś zapłacić, to postara się nie zapłacić za to. O, to tak powiem. Jak na wszystkimi sposobami. Tak, bo każdorazowo właściciel otrzymuje od nas pismo, że na niego przechodzi też pewne obciążenie i tak dalej. Tak z datą, w której nabył, czy uprawomocnił się akt notarialny. Do pana Tadeusza wniosku się nie wypowiem, bo pan chciał stawiać go pod głosowanie, więc ja nie jestem władny głosowania tego wniosku. Natomiast mogę tylko od siebie powiedzieć, że póki nie zrealizujemy przeprawy mostowej, póki nie spłacimy co najmniej 20 milionów długu, o nowym basenie możemy zapomnieć. Od razu mówię to od siebie i choćby to było dofinansowanie 5-6 milionowe, choć nie wiem, czy takie w ogóle jest możliwe, możemy o tym zapomnieć nie dlatego, że nie chcę. Nie dlatego, że mam jakąś złą wolę, czy państwo mają złą wolę, bo myślę, podobnie myślą. Po prostu jest to przy takich sytuacjach napiętych, kiedy mamy jeszcze mnóstwo rzeczy zaszłych, które nam zostały w samym temacie ulic, o których non stop rozmawiamy, czy zalewania części mieszkańców, gdzie też to nie są tanie rzeczy, tak to mówił jeden z serialowych bohaterów. To więc... No, ja myślę, że nie jest to możliwe, natomiast nie powiedziałem, że nie jest możliwe, to powtarzam, przedłużenie sezonu innego basenu, z tym, że wtedy miejmy świadomość, że zatrudniamy też pracowników etatowych ratowników, ale wówczas zadaszamy ten basen, tak, który posiadamy. Teraz pytanie, czy warto tracić odkryty basen przy coraz fajniejszych temperaturach? Czy się zadaszać? To teraz cały czas jest ten dylemat, który jest, no i też myślę, że to jest do rozstrzygnięcia rozmowach z mieszkańcami, ale myślę, że i z państwem. Państwo też mają pewne opinie mieszkańców i myślę, że taką dyskusję trzeba będzie przeprowadzić wcześniej czy później. I to może być jakiś tak zwany podejście pozytywne. Co do mistrzów sportu, zgadzam się z panem, wielu mistrzów sportu wykreowały Bartoszyce, będą dalej kreować. Ja tylko zwrócę uwagę, bo to też jakby ma znaczenie, dlaczego też to mi nie pozwala spłacać długów, bo utrzymanie bieżące basenu jest duże, a my już na bieżące wydatki poświęcamy ponad 81% całego budżetu, więc to by doszło nam jeszcze chyba ze 2% albo 3, więc z automatu byśmy blokowali sobie jakiekolwiek następne inwestycje, a tą rezerwę musimy mieć, ja powtarzam, musimy jakąkolwiek posiadać, zwłaszcza, że i tak te nasze koszty bieżące będą rosły ze względu na zwiększenie ciągłe najniższej krajowej, więc tutaj a nie wiadomo, czy Polski Ład pozwoli mi na takie, a nie inne pieniądze. Ja oczywiście nie dyskutuję, bo może to będzie bardzo piękny projekt i dostaniemy takie dotacje, że będę bardzo szczęśliwy i wyrównają mi to, jeżeli będzie to liczone od liczby mieszkańców, to może to jeszcze miałoby jakikolwiek sens, a jeżeli to będzie liczone porówno, bo porówno, no to wtedy troszeczkę będzie gorzej. To tak tylko wspomniałem, mówię, ja rozumiem wniosek, on ma sens, ale przyszłościowo, moim zdaniem bieżąco będzie dosyć problematyczny do spełnienia. To nawet przy pomocy pana posła, pan poseł nie jest w stanie mi 30 milionów załatwić i jeszcze 10 na funkcjonowanie, no w to nie wierzę. Więc choćby na głowie stawał, to takich pieniędzy po prostu na takich programów nie ma.
Rozmowy rozpoczęliśmy, my tak naprawdę cały czas jest pozytywna myśl, tylko mówię, no czemu budowa obiektu? Może jednak zadaszenie, może takie niepełne zadaszenie, może się śmieje jak nad Stadionem Narodowym, zamykamy, otwieramy ten dach, tak? To też może być jakaś alternatywa. No mówię, no tu w taki sposób można rozmawiać, można robić szklarnię za przeproszeniem z pleksy czy z jakichś ciekawych materiałów nad tym, żeby to było cały czas poza tym, że kryty to jednak odkryty, tak? Ale to jest mnóstwo rozwiązań. Jedne droższe od innych, ale to tak tylko chciałem, żeby pana uspokoić, że nie jest tu jakaś, nie wiem, zła wola, czy nawet myślę, że i pana przewodniczącego nie jest zła wola, bo to nie o to chodzi. No pisze pan w tej kadencji, więc to już nie jest takie. Dobrze. Dobrze. Dziękuję serdecznie, panie Tadeuszu. Pani radna Ewa Pisarska, Zielone Miasto, dotyczy kamery na lodowisku. Czy coś pan dyrektor Bosiru kojarzy? Jeżeli nie, no to jeżeli tak, to proszę się wypowiedzieć. Jeżeli nie, to proszę pomyśleć technicznie, jak to jest możliwe, bo ja już wiem już na to, co chodzi. No. O to chodziło o to, żeby z tej z lodowiska z góry pociągnąć kamerę raz na lodowisko na teren, ale drugą dającą obraz ulicy Korczaka i obejmującą część zieloną. O tak powiem, tam gdzie ładnie gospodaruje jedna z mieszkanek miasta, nasz teren. Kamery zainstalowane na terenie centrum monitorują centrum. Trzeba byłoby dodatkową kamerę zakupić. No to proszę to zrobić, jeżeli jest możliwość. Bo myślę, że nie są to ogromne koszty. Rejestrator, który jeszcze przyjmie 3 kamery. No to prosiłbym to zrobić, bo to wniosek jest dosyć stary. Dobrze, że pani przypomniała, bo ja szczerze mi też to wypadło z głowy. A teraz jak już nastała taka piękne lato i ta zieleń jest wybujała, to od razu się wielu osobom przypomina. To prosiłbym ewentualnie to zrealizować. Jasne. Dziękuję serdecznie. Wesołe osiedla, tematy związane z półkoloniami, bo to też było poruszone gdzieś to. Ogólnie imprezy związane z zagospodarowaniem młodzieży, tak? W okresie letnim, czy no ogólnie? No to tak nazwać, ponieważ na wielu plakatach, czy na wielu centrach kultury, to po prostu wygląda, że są zajęcia organizowane w Bartoszyckim Domu Kultury, czy na trawie obok, na terenie obok Bartoszyckiego Domu Kultury. Są to różnego rodzaju formy aktywizujące społeczność lokalną. Czy to będą wesołe podwórka, czy to będzie cokolwiek. Ja tu rzucałam sobie różnego rodzaju hasła. W zasadzie to nie jest pytanie do pana, panie burmistrzu, tylko do dyrektora. Ale czy w ogóle dyrektor, skoro już wiemy, że te obostrzenia są trochę mniejsze, czy pomyślał o tym, żeby w jakikolwiek sposób takie działania podjąć? Bo mówiąc o harmonogramie, pytając o harmonogram na poprzedniej sesji Rady Miasta, liczyłam na to, że oprócz koncert. Tam też są dla dzieci również, rzeczy na placu. Będą również zajęcia organizowane na terenie jednostki, tak jak na przykład za pana Piechnika był tu rozstawiony stół ping-pongowy, może wielu państwa pamięta, czy były tu robione różnego rodzaju zajęcia plastyczne, czy za pani Kasi na zewnątrz były robione różnego rodzaju zajęcia z dziećmi, czy to były, no wszelkie, to nie, może inaczej, nie ja powinnam wymyślać te formy w tej chwili, tylko no, za to, no, z tego tytułu pan dyrektor bierze wynagrodzenie i po prostu uważam, że my powinniśmy tego najzwyczajniej w świecie wymagać. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, mógłby się pan odnieść, bo to jakby tak skrótko, spokojnie i ewentualnie, jeżeli to będzie powodowało zwiększenie środków, to też będę chciał skończyć z budżetu. Chętnie się ustosunkuję do pytań pani radnej Joanny Adamczyk i pani radnej Ewy Pisarskiej. Szanowni państwo, półkolonie, powiem od razu, nie są planowane przez Bartoszycki Dom Kultury, raczej nigdy tego nie robiliśmy, nie mamy wykwalifikowanej kadry do tego typu działań, to jest raczej praca dla innych instytucji, ale jeżeli chodzi o sezon letni i wakacyjny, jeżeli chodzi o młodzież, dzieci, pierwsza rzecz, jak to było do tej pory? Do tej pory było w ten sposób, że sezon instruktorski kończył się z końcem maja, czerwca i po prostu były wakacje. Tak w okresie letnim w ubiegłym roku nie mogliśmy tego zrobić ze względu na pandemię, ale w poprzedzający rok
na przykład kino letnie, które odbywały się codziennie, kinowe poranki dla dzieciaków. W tym roku na pewno też takie kino uruchomimy. Tych atrakcji dla dzieci myślę nie zabraknie, ponieważ nie zapominajmy o bartoszyckim lecie artystycznym, gdzie scena nie jest tylko dla dorosłych, jest również dla dzieci, są przewidziane teatry plenerowe właśnie dla dzieciaków. Ja tutaj jeszcze będę rozmawiał z instruktorami, którzy w wakacje deklarowali współpracę, czyli zajęcia taneczne. Być może to przewrócimy, czyli w jakiejś tam formie po prostu, żeby te zajęcia mogły się odbywać. Być może zajęcia plastyczne. To wszystko jest jeszcze w fazie do ustalenia. Wakacje jeszcze się nie rozpoczęły, ale tutaj no, to wszystko na bieżąco jest też realizowane, szanowni państwo. Pandemia troszeczkę zamieszania narobiła, no, krótko mówiąc. Tak? Nie mieliśmy do końca świadomości i wiedzy, jak to będzie wyglądało i na co będziemy mogli sobie pozwolić. Druga rzecz jest taka, tutaj może do radnej pani Lucyny Jędryczki się odniosę jeszcze do wypowiedzi właśnie. Powiem tak, to nie tylko uszczuplony został budżet na Międzynarodowe Dni Bartoszyc, również budżet bieżący Bartoszyckiego Domu Kultury. O ile tutaj szczegółowo w tej chwili nie powiem, ale około 50 tysięcy złotych został uszczuplony. Szanowni państwo, jeszcze tego nie było, żebyśmy mieli co tydzień po dwie imprezy na tak zwanym Placu Konstytucji 3 maja. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że to się podoba mieszkańcom i z tego nie zrezygnujemy. Tu na tym oszczędzać nie mamy prawa, więc jeżeli jest taka możliwość przywrócenia budżetu, dołożenia tego budżetu, to bardzo bym o to prosił, ponieważ to pochłania również ogromne pieniążki. Ja staram się, jak mogę, uwierzcie mi, robię dla tego miasta wszystko, robię dla naszych mieszkańców wszystko, również dla własnej satysfakcji. Moja branża, czyli branża muzyczna, ci ludzie mają mnie czasami dość. Mówią, Kamil, ile możesz prosić o kwoty typu 2000, 2,5 tysiąca złotych? W większości przypadków za takie pieniążki po prostu grupy nie przyjeżdżają, nie grają. Tutaj, no, w ubiegłym roku już zaczęliśmy, w tym roku kontynuujemy. Staramy się naprawdę oszczędzać, ale jeżeli jesteście w stanie, drodzy państwo, szanowna Rado, ten budżet nam troszeczkę zwiększyć, no, przynajmniej do poziomu ubiegłego roku, byłbym ogromnie wdzięczny, będziemy wiedzieli po prostu, jak te pieniążki mądrze rozplanować. Myślę, że nie zawiedliście się do tej pory i naprawdę dużo jest wydarzeń, bardzo dużo jest tych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i no, chcemy to kontynuować, chcemy działać. Jeżeli chodzi jeszcze raz o zajęcia dla najmłodszych, na pewno tych atrakcji nie zabraknie i niebawem państwo się o wszystkim dowiecie. Jeżeli chodzi o pytanie pani radnej Ewy Pisarskiej, ja nie bardzo rozumiem, pani się wywodzi z kręgów artystycznych. Powinna pani wiedzieć doskonale, że nie da się na rok wcześniej zaplanować grafiku, koncertów i tak dalej. Wiele rzeczy się odbywa na bieżąco, z dwutygodniowym czasami, a nawet tygodniowym uprzedzeniem jedynie. Dlatego, że pojawia się w danym mieście grupa, ja mogę z niej skorzystać za tańsze pieniądze, tak? Ta grupa może do nas przyjechać, wystąpić, także ten grafik będzie zmieniany. Grafik jest, nie pozostało pani pytanie z ubiegłej sesji bez odpowiedzi, ponieważ grafik jest opublikowany, mamy aż do końca września zaplanowane wydarzenia. Przynajmniej zna pani daty, kiedy będą się koncerty odbywały. Dziękuję serdecznie. Pani Pisarska, do tej wypowiedzi, tak rozumiem, proszę. Ja słyszę. Panie dyrektorze, ja doceniam wkład, jaki pan w działania organizacyjne dotyczące koncertów na terenie miasta. No, działa, że pan negocjuje, że są przez pana robione działania w tym kierunku. Ja do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Ja tylko idąc tutaj pytaniem pani Joasi, które wywodziło się od mieszkańców miasta Bartoszyce o organizację, skoro mamy już te obluzowania dotyczące tego, że możemy takie rzeczy organizować na terenie jednostki. No, jakby nie patrzeć, ten budynek jest duży. Utrzymujemy go z naszych podatków i tutaj też mieszkańcy chcieliby przyprowadzać swoje dzieci, bo ludzie muszą się nauczyć kultury. Mi nie chodzi tu w tej chwili o działalność związaną z koncertami i właśnie dlatego, że jestem związana z kulturą, właśnie dlatego leży mi to na sercu i nie tylko działania koncertowe, ale również działania artystyczne wszelakiego typu, skierowane do młodzieży, do dzieci, do młodzieży, do dorosłych.
po to, żeby ich aktywować, żeby później na starość tak na dobrą sprawę nie mieć z nimi problemów, bo człowiek musi cokolwiek zaszczepić, czy w dzieciństwie, czy podczas młodości, czy w wieku dorosłym, po to, żeby móc przez całe życie mieć coś własnego, co mogłoby realizować. I od tego są takie ośrodki jak Dom Kultury i tutaj właśnie idą nasze podatki mieszkańców. I mieszkańcy mają prawo, możliwości korzystania z takich form. Ja nie mówię o półkoloniach. Półkolonia to jest coś innego. No bo jeżeli skoro harcerze mogli zorganizować już w tym roku obóz harcerski. Tak, z naszym dofinansowaniem zawsze wszystko jest. Tu też jest dofinansowanie, panie burmistrzu, tu są zatrudnieni ludzie. Więc tu też można zorganizować w jakikolwiek sposób takie działania. To czyli pani radna mówi, że powinniśmy zatrudnić wychowawców jeszcze, tak? No bo to jest niezbędne działanie, jeżeli chodzi o półkolonię. To nie musi być w takiej formie półkolonii. To nie musi się nazywać półkolonia. Panie dyrektorze, trochę kreatywności. Są warsztaty, jak tu mi podpowiada pani Kapusta Ewa. Są różne formy. To należałoby po prostu czasem porozmawiać, panie dyrektorze. Dziękuję. Więcej nie będę w temacie rozmawiać, bo to jest po prostu niepotrzebna rozmowa, ponieważ ja w tym momencie, albo skończę, w tym momencie chodziło mi głównie o to, że mieszkańcy pytali o możliwości tego, czy mogłyby dzieci przychodzić do Domu Kultury na różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, czy cokolwiek innego podczas wakacji, bo w czasie pandemii nie było tej formy działań. W czasie pandemii 23 instruktorów nie otrzymywało wynagrodzenia, więc gdzieś te środki się jednak powinny znaleźć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan sekretarz tak chciał, to dwa słowa. Tylko ja bym bardzo prosił o skrócenie wypowiedzi i maksymalnie ograniczenie czasu, gdyż jesteśmy, chyba panu sekretarzowi o to chodzi, że jesteśmy umówieni na obejrzenie tej nieruchomości na Warszawskiej od godziny 13. Także... Panie przewodniczący, a ja bym prosił, jeżeli jest to możliwe, bo po pandemii warto zreflektować się i sprawdzić tak naprawdę i siąść, myślę, że bierzemy w komisjach, które są Rady Miasta, które są związane z poszczególnymi działami, aby siąść czy z BOSHIR-em, czy z BEDEK-iem, przeanalizować możliwości finansowe, bo pomysłów może być milion. Ja naprawdę wiem, też jestem kreatywny i to, co pani Ewa Pisarska powiedziała, nie ma racji. Można wiele rzeczy zrobić, ale też trzeba niestety liczyć na to, że to kosztuje. Jeżeli mówimy o oszczędnościach związanych z instruktorami, moim zdaniem te oszczędności zostały wygenerowane już przy okazji tworzenia budżetu, czyli obcięto te 50 tysięcy złotych. To jest między innymi z tym związane, więc tych pieniędzy jako takich może obecnie nie być. No proszę tylko tak zrozumieć, co ja mówię, więc może warto siąść, a ja poproszę pana dyrektora BOSHIR-u, pana dyrektora BEDEK-u, bo to jakby dwa miejsca, w których są generowane koszty z organizacją różnych pikników, różnych rzeczy, bo okazuje się, że nie tylko przecież BEDEK, ale i BOSHIR organizuje pikniki łącznie ze stowarzyszeniami, co jest bardzo fajne i co nas cieszy i takie działania jakby na obiektach sportowych się czasami bardziej sprawdzają i więcej przyciągają ludzi, ale tam też można połączyć to z jakąś formą kultury czy artyzmu. Jestem jak najbardziej za tym. Przepraszam, że ja się jeszcze rozgaduję, ale chciałem po prostu jakby spiąć tą klamrą i jeżeli będzie możliwość spotkania z komisją merytoryczną, myślę, dyrektora BEDEK-u i BOSHIR-u, to byłoby to bardzo dobre, żebyśmy nie musieli powtarzać co sesję tego tematu, a zrobili coś fajnego i może sprawdzili, w jaki sposób to rozbudować, w jaki sposób to ogarnąć. Z Państwa podpowiedzi myślę, że wyjdzie tylko coś dobrego. Dziękuję. Dobrze, panie Ewo, dwa zdania dosłownie. Musimy przyspieszyć to. Ale ja w zupełnie innym temacie teraz odnośnie BOSHIR-u, bo mieszkańcy bardzo często zadają pytania odnośnie basenu miejskiego, bo co roku on jest otwierany 1 lipca. Widziałam, że zmieniły się zasady, widocznie takie są wymagania, czy rzeczywiście może czasem niektórzy przychodzili na cały dzień. Ale czy w związku z tym, co powiedział pan burmistrz, że jednak zmienia nam się klimat i robi nam się cieplej, skoro już ta pogoda piękna jest przez chyba 3 kolejne lata, to rozumiem też o tym, że należałoby zatrudnić ratowników,
ale czy o tym nie można by było pomyśleć w taki sposób, żeby na przykład od 15 ci ratownicy pracowali, może w taki sposób otworzyć w przyszłym roku oczywiście basen? Dziękuję. Ratownicy są na umowę zlecenia, dokładnie znam sytuację. Są to najczęściej studenci, którzy kończą studia, dlatego pojawiają się u nas 1 lipca. Z tego względu, gdybyśmy mieli na stałe ratownika, pamiętajcie, że to jest spory koszt, to pracownika, który zgodziłby się być ratownikiem i przy okazji coś jeszcze robić. No jeżeli takiego pan dyrektor znajdzie, no to ze świecą szukać i wtedy byśmy otwierali wcześniej. No ale proszę, proszę, jeżeli jest możliwość, że ktoś albo kogoś wysłać na kurs z pracowników, aby zrobił sobie ratownika, może się uda, może się zdecyduje, może będzie chciał dorobić, dostanie do pensji giga złoty. No to są też możliwości, które można wykorzystywać. Ja wiem, że ja w urzędzie doszkalam ludzi na bieżąco, dzięki temu, jeżeli mam jakiś brak, to w danym momencie mam kim kogo zastąpić. To też ma znaczenie. Dziękuję. Panie, tylko bardzo bym prosił, przyspieszcie Państwo tak, te pytania, bo szkoda czasu. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja chciałam odnieść się do tematu, który jakby rozpoczął pan dyrektor Kamil odnośnie obchodów Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce, bo one są tuż i myślę, że pan dyrektor również wszystkich mieszkańców zaprosi, bo to też jest dobra i stosowna okazja ku temu. Ja chciałam powiedzieć, że słuchając tego wszystkiego, dyrektor musi być przede wszystkim dobrym menadżerem, ale też musi słuchać głosu ludu, bo tu Kamil jakby też odniósł się, pan dyrektor odniósł się do tematu ankiet. Ja wiem, że te ankiety czasami są nietrafione i czasami ludzie chcą zespołów, na które nas po prostu nie stać. Ja to jak najbardziej rozumiem i zawsze trzeba to jakby wypośrodkować. I temat, który podniosła również pani radna Elżbieta Zabłocka odnośnie kontraktacji środków na zespoły, które mogłyby się pojawić podczas obchodów Dni Bartoszyc. To jest bardzo dobry pomysł, natomiast nie możemy w roku bieżącym już podpisać umowy z artystami. Musiałyby być to środki tak zwane około z dużym zapasem, ponieważ gwiazdy często proszą, aby przynajmniej jakaś transza już wpłynęła na ich konto, a my nie możemy tego uczynić. Wobec tego takie spotkania i rozmowy, jak wspomniał pan burmistrz, w obszarze różnych, znaczy w obszarze i kultury, i sportu z nakierowaniem na przykład na Dni Bartoszyc mogłyby się już odbyć teraz i chociażby przy udziale Komisji Kultury, jeżeli panowie nie macie nic przeciwko temu. Tak, i budżetowej oczywiście, bo to ona jest tutaj jakby wiodąca, decydująca, byłyby dobrym pomysłem. Jeśli chodzi o te zajęcia wszelakie dla dzieci, no rzeczywiście jesteśmy, mam nadzieję, że po okresie pandemii i potrzebujemy takiego uspołecznienia i chcemy, żeby te nasze dzieciaki były w jakiś sposób zagospodarowane, zwłaszcza, że nie wszystkich rodziców stać na wyjazdy, to też byłoby fajne. A może właśnie porozmawiać z instruktorami, tak jak kilka lat temu mówimy tutaj tak szumnie o tych półkoloniach. Pani Ola Krawczyk, instruktorka, no organizowała tutaj właśnie półkolonie, bo one były oczywiście płatne. Może dla niektórych rodziców to też jest jakieś rozwiązanie. Natomiast mówię, dyrektor decyduje ze swoją ekipą i myślę, że zadecydują tak, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani. A teraz jak pan dyrektor mógłby też zaprosić mieszkańców na Dni Bartoszyc, przynajmniej na te wydarzenia, które będą najbliżej i tak ogólnie powiedzieć, czego możemy się spodziewać. To pierwsze pytanie i ja zaraz zadam drugie pytanie. Mogę tak szybciutko? Jeszcze odnośnie nazewnictwa ulic. Jeszcze odnośnie nazewnictwa ulic w mieście, bo ulice są nazywane zgodnie z rejestrem terytorialnym nazw ulic miasta Bartoszyce. I tu mieszkańcy, zwłaszcza starsi, zapytują mnie o to, że raz w nazwie ulicy jest nazwisko, raz jest imię. Jest Józef Piłsudski, ale bez marszałka. Albo jest ulica Kiri Skłodowskiej, a przecież powinna być Skłodowskiej Kiri, bo Maria była Polką. Czy jest jakaś zasada ustalania tych nazw ulic? Znaczy ja widzę, że to się już zmienia i zaczynamy jakby w pełni te nazwy ulic wprowadzać. Wcześniej bywało to różnie, ale czy jakby pan burmistrz trzyma się teraz jakoś tak zasady, zgodnie żeby to z zasadami było prawnymi nazewnictwa ulic. Część ulic pozostaje tak, jak została ze względu na niechęć robienia zamieszania u ludzi w dokumentacjach i tak dalej. Natomiast obecnie ulice są nazywane zgodnie to jest, nie wiem jak to się nazywa, jest taki spis. Jest uchwała. To jest ten rejestr terytorialny.
Tak, tak, ale różnie to bywało i widziałam właśnie ten rejestr terytorialny. Tak, ale widziałam ten rejestr terytorialny i ulice były wcześniej nazywane różnie. Raz imię, raz nazwisko, ale widzę, że teraz już jakby stosujemy. Dobrze, dziękuję. To było pytanie mieszkańca. Dobrze, pani radna Elżbieta Zabłocka i później pan radny Darski. I później pan radny Karol Kamsiński. Ja nie będę się rozwodziła tak szybciutko, panie burmistrzu. Mam prośbę, ponieważ tak, nie było mnie na początku, bardzo przepraszam, wiem, że to pytanie padło już, ale w proponowanych ulicach do projektowania, czy nie zasadne by było umieścić przynajmniej ulicy Krzywej, dlatego że jest możliwość utrzymania dotacji, bo jest to połączenie, jest to taki bypass z ulicą powiatową. Przepraszam, wojewódzką. Wojewódzką. I teraz jeżeli jest to połączenie, to bardziej się będzie kwalifikowała ta ulica do możliwości dofinansowania, a być może na te drogi lokalne jeszcze to dofinansowanie będzie i będzie można otrzymać to dofinansowanie. I jeszcze jedna prośba, to już taki wniosek, jeżeli ujmujemy, ja wiem, że to pan burmistrz mówił już na drugi rok, ale może zamienić ulicę po to właśnie, żeby można było potem, żeby się nie okazało, że my zrobimy projekty, a na żadną ulicę nie będziemy mogli dostać dofinansowania, a nóż widelec tutaj się uda. I jeszcze jedna moja ogromna prośba, to jest prośba jako nauczyciela, ja przepraszam, ale z moim panem dyrektorem tego nie skonsultowałam, ale ponieważ dzisiaj jest sesja, ponieważ nam naprawdę po każdej ulewie zalewa dół szkoły i o tym odwodnieniu my już rozmawialiśmy od chyba 3 czy 4 lat. To moja ogromna prośba, żeby pochylić się nad tym, bo w tej chwili u nas na dole są szafeczki. Ja mojego pana dyrektora od razu przepraszam, bo pewnie głowę mi zmyje, że sama podejmuję ten temat, bo pewnie też do pana burmistrza się w tym temacie zgłosi. Ale my tam mamy szafki, dzieci w tej chwili mają w tej piwnicy szafki, za które naprawdę duże pieniądze zapłaciliśmy i może szkoda, żeby tam zalewało. Może w jakiś sposób trzeba by było po prostu pomóc w rozwiązaniu problemu. Dziękuję. Ja bardzo proszę o wnioski do budżetu i pochylanie się wówczas nad tym budżetem przez poszczególne komisje. A jeżeli uzyska pani większość w Radzie, no to pani będzie miała przyjętą ten wniosek. No ja realizuję, tak? Ja w tym momencie nie widzę problemu, bo taki wniosek był zamieszczony. Jeżeli dostanę wnioski, jestem w stanie spisać wszystkie wnioski, ale skutki finansowe wszystkich wniosków będą dookreślane, bo tak najczęściej zresztą robimy. Państwo później niestety musicie kreślić i to nie jest miłe, dla mnie to też nie jest miłe, bo czasami chciałbym, żeby to spiąć, żeby państwa też nie przemęczać, ale spróbuję zrobić taki budżet, których państwa trochę poprzemęczę i powiem, że musicie państwo wykreślić na przykład inwestycji na 20 milionów, bo taka sytuacja też się może zdarzyć, którą gdzieś tam oszacujemy. Jeżeli chodzi o projektowanie ulicy Krzywej, zobaczymy po tym, bo tu niedużo pieniędzy zostaliśmy, to jesteśmy w trakcie przetargu, jeżeli tu zostaną jakieś oszczędności, uda się kilka złotych dołożyć, to nie powiedziałem, że nie możemy jeszcze w tym roku jeszcze jednego projektu zrobić. To też od państwa zależy i od tego, czy będziemy mieli oszczędności z jakichś inwestycji, bo wtedy można na przyszłe projektowanie te kwoty zwiększyć. Wszystko zależy od oszczędności, choć drodzy państwo wiecie, że oszczędności jest coraz mniej na to, żeby pokryć temat związany z mostem. Dzisiaj zaciągamy 1 200 000, tak więc macie państwo świadomość, że fajnie, że mówicie mi o czymś w środku roku, gdzie no, my pewne zadania inwestycyjne już jakby podjęliśmy, tak? I ciężko mi to wszystko zmieniać. I nie jestem w stanie w tym momencie potwierdzić to, co pani uważa, że w programie preferowane są połączenia z drogami wojewódzkimi, bo nie zawsze. W jednym programie tak, w drugim programie nie. Więc to jest bardzo, bardzo różnie z tym wyglądało. Dostawałem na drogi, które nie mają żadnego połączenia ani z wojewódzką, ani z powiatową. Patrzmy, ulica Nadłyną, ulica Sosnowa, ulica, no to i dostałem na Bronickiego tym razem, tak? Więc, a tu jest połączenie, tak? Z drogą wojewódzką. Więc to jest tak naprawdę, nie wiem, w czym to wszystko leży. Ja zawsze zastanawiałem się, za co dostajemy punkty. Najciekawsze, że nie mamy odpowiedzi merytorycznej nigdy, bo po prostu jest, tam nie jest napisane, za co dostaję punkty. Po prostu dostaję lub nie dostaję. Więc jak mam dobry uśmiech pana wojewody, to pewnie dostanę więcej. Jak słabszy uśmiech, to dostanę mniej.
Może tak niestety być, bo są pewne oczywiście punkty za pewne rzeczy, czyli infrastrukturę, oświetlenie, ścieżki rowerowe, to są jakby stałe rzeczy, ale pozostałe rzeczy różnie się odbywają i ja się nie gniewam na to, że dostajemy pieniądze, więc to jest ta zasada, że każde pieniądze, które dostaniemy, na pewno spożytkujemy i wydamy. Poza jednym razem, kiedy pamiętam, że odmówiłem na dwie inwestycje związane ze sportem, po 1 000 000 zł na stadion, ponieważ inwestycje przekraczały jedna i druga po 5 000 000 i nie byłbym w stanie ich zrealizować, to pamiętam tą sytuację. To jest jedyny moment, w którym odmówiłem pieniędzy, które już pozyskałem. Ale to było już kilka lat temu. Dobrze, proszę. Proszę pan radny Darski. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Tu pani Ewa Pisarska mnie jakby zmobilizowała w temacie Zielone Bartoszyce. Ja swego czasu mówiłem, że tutaj jest gotowe arboretum w Bartoszycach. Są ludzie, którzy już to opisali, kwestia zrobienia tabliczki, opisania i zapromowania Bartoszyc, że w Bartoszycach jest arboretum, że tu będą wycieczki, kolonie i tak dalej, że można to zwiedzać i to też jest takie wspaniałe miejsce edukacyjne. Tutaj za pomnikiem Orła Białego są drzewa i krzewy z całego świata, można powiedzieć, które jeszcze za czasów pana Szpury były sadzone. Bardzo ciekawe miejsce i szkoda było z niego zrezygnować jako promującego miasto Bartoszyce. Lasek Tepedowski, też warto jest nim się zainteresować, bo wiem, że ludzie tam nawet na nartach jeżdżą, tam robią sobie trasy narciarskie, chwalą się, że ile tam kilometrów zrobili i tak dalej. To są miejsca rekreacyjne. Kiedyś Lasek Tepedowski, TPD, basen, to były miejsca, gdzie na kolonie przyjeżdżały dzieci z całej Polski. No, zastanówmy się, może to warto odnowić, odświeżyć i też to będzie znakomita promocja Bartoszyc. Tutaj 45. uwaga do Zakładu Usług Komunalnych, realizacja za 2 lata. Bo tak powiem, patrząc na to, co państwo zgłaszają, bo państwo mamy zgłoszone pewne rzeczy, które były zgłoszone na samym początku w budżecie. I ja co sesję robimy na bieżąco następne rzeczy i nie realizujemy tych, które są zrealizowane w budżecie. Drodzy państwo, nie dziwcie się później, że na koniec roku realizujemy 7% albo 8% z tego, co państwo zgłoszą, bo na każdej sesji dostaję, a to malutkie zrobimy, a to mniejsze, a to większe. A tak a propos, ja nie wiem, gdzie jest spis tych drzew, nie widziałem tego, pan coś wspomina o jakimś... Ja wiem, do kogo można zapukać A to ja bym, jeżeli pan jest w stanie zapukać, panie radny, to ja byłbym szczęśliwy, gdybym coś takiego dostał. Dobrze. Wtedy coś spróbujemy zrobić. Jeśli jest zainteresowanie pana burmistrza, na pewno pomogę. No takie zgłoszenie prozaiczne tutaj mieszkańcy zgłaszają. Ja już pewne rzeczy, jeśli chodzi w temacie Jeziorka Mleczarskiego, omówiłem z panem Sekitą i tam wyjaśniliśmy sobie pewne sprawy, będą te sprawy poczynione. Jeszcze zapomniałem, tam przydałyby się jakieś 2 nowe ławeczki, bo tam też ćwiczą starsze panie, które czasami chciałyby przysiąść, niekoniecznie na tych zrobionych z bali drewnianych, gdzie można po prostu być uraczonym drzazgą na przykład, tak? Pewne miejsce. Jeśli chodzi o basen, tutaj to, co radny Azarewicz mówił, no w internecie można poszukać, wiele jest takich miejsc, gdzie są baseny różne, wymiarowe, olimpijskie i tak dalej wymiary i są tak zwane zadaszenia na czas zimowy, namiotowe, czy różnie tam zwane, również ocieplane te pomieszczenia są, korty tenisowe i tak dalej, to można zrobić, tylko kwestia no, pochylić się nad tym, przemyśleć i tak dalej. I ostatni temat, swego czasu też poruszałem, pan burmistrz mówił, że to się zorganizuje, ale ostatnio było spotkanie z panem Tomaszem Frankowskim, z piłkarzem znanym, z Tomaszem Frankowskim, dobrze. Jeszcze dobrze było zrobić to spotkanie obiecane z panem Zbigniewem Lubiejewskim, tak? To też będzie promocja sportu. Będzie, ponieważ fundujemy mu gwiazdę w Szalmencie, więc i to tak? Chyba prywatnie będę ją fundował, więc na pewno to spotkanie dojdzie do skutku. Fajnie, dziękuję bardzo, tyle. Pan radny Chmielczyński, proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Wiele osób mnie pyta na mieście, po prostu jak się gdzieś tam z kimś spotykam. Pyta mnie wiele osób o Międzynarodowe Dni Bartoszyc. Tutaj mam w ręku plakat i słowo międzynarodowe jest prawie największym drukiem zrobione, a chciałbym zapytać, skąd się wzięło to międzynarodowe i co jest międzynarodowego w tych dniach Bartoszyc, bo no, ludzie się zastanawiają i no, nie wiedzą. No.
Dziękuję. Między innymi Ideacita 100, dziękuję za podpowiedź, to jest jakby to, a drugie to jest nazwa, którą państwo przyjęli uchwałą i nie mam prawa jej zmieniać. Dziękuję. Dobrze, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, zamykam obrady dzisiejszej sesji. Od niech bardzo wszyscy jeszcze pan dyrektor? Tak, żeby zaprosił. Bardzo proszę. Faktycznie tutaj myślę, pan burmistrz powinien zapraszać na Międzynarodowe Dni Bartoszyc. Jednak szanowni państwo, wspomnę troszeczkę o atrakcjach, co się będzie działo. Spotykamy się o godzinie 17:30 na Placu Konstytucji 3 maja, 25 czerwca. Tam rozpoczną się Międzynarodowe Dni Bartoszyc. Scena letnia Bartoszyckiego Domu Kultury, która jest ustawiona na Starówce. Cóż mogę powiedzieć o atrakcjach? Ja myślę, że tutaj pani Marta Szuter powinna się wypowiedzieć odnośnie wystawiennictwa Cheetahs, tych atrakcji wszystkich. Ja mogę tylko wspomnieć, że dookoła będziemy otoczeni wszelakimi atrakcjami, stoiskami związanymi właśnie z promocją innych miast Cheetahs. A jeśli chodzi o sam koncert, czyli to, czym zajmuje się Bartoszycki Dom Kultury, o godzinie 17:30 wystąpi zespół Pod Kilem, godzina 19:30 Gwiazda Wieczoru, Chłopcy z Placu Broni, Legenda Rocka. O godzinie 21:30 koncert zespołu Legato. Szanowni państwo, dzień 26 czerwca, to jest sobota, spotykamy się na Bartoszyckim Kwadracie, na Bartoszyckiej Starówce o godzinie 15:00. Nastąpi parada Cheetahs wspólnie z klubem motocyklowym Wiraż. Oficjalne otwarcie 15:30, otwarcie festiwalu Cheetahs. Nie działa, nie, o już działa. Tak jest. O godzinie 16:00 Uniwersytet Trzeciego Wieku, godzina 16:30 pokaz walk rycerskich w wykonaniu Działdowskiego Bractwa Rycerskiego. Ja przepraszam, że czytam, muszę mieć taką ściągę, nie spamiętałbym tego wszystkiego. Godzina 17:00 recital Jacka Kawalca na żywo. Jacek Kawalec zresztą w tym roku będzie gospodarzem sceny, będzie prowadził Międzynarodowe Dni Bartoszyc, także taka niespodzianka dla mieszkańców. Godzina 19:30 koncert zespołu Mietek Folk i na godzinę 21:30 przewidziany jest koncert Gwiazdy Żuki. To jest legendarna grupa grająca, no chyba najlepsza w Polsce, grająca utwory Krzysztofa Klęczona i grupy The Beatles. No i cóż, no to na tyle z naszej strony. Ja myślę, że więcej o Cheetahs na pewno powiedziałaby pani kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, ale no chyba nie ma jej z nami, tak, dzisiaj, także pan burmistrz tutaj dopowie. To znaczy tak, no z atrakcji Cheetahs to oczywiście poza piękną paradą połączoną i z dziećmi, i z klubem motocyklowym Wiraż, bo to jest bardzo istotne, a jeżeli chodzi o sobotę, mamy pokaz walk rycerskich, mamy stragany, ich będzie około 20 po dwóch stronach. Jest to piękna sprawa z degustacją, z możliwością zobaczenia i prezentacją miast Cheetahs z naszego kraju. Jest to bardzo przyjemne. Pewnie jeszcze jakieś niespodzianki, o których nie do końca mogę powiedzieć, ale w trakcie tej imprezy całości będzie się działo. I oczywiście to, co jest z profilaktyki, a przepraszam, jeszcze mamy prezentację uzbrojenia 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej całodzienną. W sobotę mamy też całodzienny prawie dmuchane miasteczko, jak to jest nazywane dziwnie, natomiast miasto z dmuchańcami na placu, darmowe wejście z atrakcjami dla dzieci, więc myślę, że plac będzie, ten nasz Westerplatte również zagospodarowany, a nie będzie to smutne jak dla niektórych i można sobie jakąś atrakcję wybrać. Oczywiście są też atrakcje sportowe, standardowe, wędkarskie i siatkarskie. To tak bardzo, bardzo w skrócie, bo przedłużać już chyba nie trzeba. No i oczywiście jeszcze pokaz Drwali, tak? który po raz pierwszy odbędzie się w Bartoszycach. Świetna inicjatywa. No i to wszystko. Dziękujemy serdecznie. Tak. Proszę państwa, zbliżamy się do końca dzisiejszej sesji. Ja chciałbym jeszcze tylko z tej okazji, że się rozpoczyna sezon urlopowy, że rozpoczynają się wakacje, życzyć państwu, przede wszystkim dzieciom, młodzieży, bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, urlopowego, żebyśmy w pełni sił wrócili do pracy w miesiącu wrześniu. Mam nadzieję, że sesji nadzwyczajnych
Nie będzie. No ale to czas pokaże. Jak będziecie chcieli zmienić, drodzy Państwo, budżet związany z pewnymi rzeczami, to trzeba będzie zrobić. To trzeba będzie zrobić, tak. Tak, bo ja nadzwyczajną zwołuję. Tak, to od pana burmistrza oczekuję propozycji, inaczej rada postąpić nie może. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 39. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność. I poza kadrem mam pytanie, czy jest aktualne wyjście?